Witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielę w programie Zagadkowy Weekend. Krystian Lis, bardzo się cieszę, jeżeli są Państwo z nami. Zapraszam bardzo serdecznie, ponieważ pierwsza zagadka jest niezwykle ciekawą zagadką. Zawód bez litery A został przeze mnie tutaj schowany do koperty. Ja tutaj na Państwa oczach poprawię ten znak zapytania, który mamy na kopercie komisyjnie, żebyście Państwo wiedzieli, że ta koperta tutaj jest. I już tłumaczę, w czym jest rzecz. Rzecz jest w tym, że trzeba odgadnąć, co w tej kopercie się znajduje. Proste hasło, prosta nazwa zawodu bez litery A. I jeżeli ktoś z Was, trafiając do studia, wypowie na antenie tę nazwę zawodu bez litery A, zdobywa, uwaga, nawet 2000 zł. Więc myślę, że naprawdę warto. Jak ta nagroda wygląda, rozwiniemy. Stówka jest gwarantowana, 1900 zł to jest nagroda bonusowa po udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. Proszę Państwa, szybkie tempo, łatwa kasa. Bardzo łatwo jest teraz trafić do studia i sprzedać mi swój pomysł. Nazwa zawodu jest nazwą bardzo znaną. A teraz sprawa techniczna. Jak się do studia zgłosić, panie i panowie? Wystarczy wysłać SMS pod wskazany w dolnej części ekranu numer 75480 o treści gram. No i tyle. I my do Was oddzwaniamy. Do tych osób, które wyślą właśnie SMS-y o treści gram pod numer 75480 i każda z tych osób będzie miała szansę podać mi zawód bez litery A. Może to jest Twój zawód? Tylko że, wiecie kochani, no bardzo dużo zawodów odpada. Jak zaczynamy szukać, jak zaczynamy myśleć. No na przykład ja z wykształcenia mam studia skończone dziennikarskie. Czyli jestem dziennikarzem. Ale dziennikarz nie pasuje. Jeżeli byśmy pomyśleli dalej, no na przykład aktor nie pasuje. No na przykład kucharz, no na przykład piekarz, no na przykład malarz, no na przykład stolarz. To wszystko odpada. Musi być zawód, w którego nazwie nie ma litery A. I proszę Państwa, ta osoba, która jako pierwsza poda ten zawód, zabiera ze studia nawet 2000. No dobrze, szanowni Państwo, ja już nie mam nic więcej do dodania. Wytłumaczyłem, na czym zagadka polega. Mam nadzieję, że ktoś z Was ma już dla mnie pomysł, który może mi sprzedać. Zapraszam bardzo serdecznie. Trzeba wysłać SMS o treści gram pod numer 75480. Kto się zgłasza? Dzisiaj jest niedziela, 18 dzień czerwca, Warszawa burzowa. Dzisiaj jak wysiadłem tutaj na Służewcu, słuchajcie, przed godziną 11, to po prostu ściana deszczu. Urwanie chmury, oberwanie chmury i prawie bym zmoknął, ale na szczęście miałem parasol, bo ja zawsze jestem ubezpieczony w parasolkę. No dobrze, kto wie? Zawód bez litery A. Taka zagadka jest, wiecie kochani, no trzeba odgadnąć, tutaj jednak trzeba ruszyć głową, no nie pomoże tutaj internet, nie pomoże żaden leksykon, no bo jednak nie ma takiego leksykonu, w którym można by było znaleźć odpowiedź, ale to co mogę zagwarantować, nazwa w kopercie, nazwa tego zawodu jest naprawdę prosta, znacie ten zawód. Może być tak, że osoby, które teraz oglądają program, wykonują ten zawód. Bo może to jest nazwa Twojego zawodu i tylko powiesz, jaki jest Twój zawód i wygrywasz nawet 2000 zł. Pozwólcie, że sobie wezmę łyka wody i cały czas czekam, nasłuchuję, kto wyśle SMS-a, do kogo możemy oddzwonić. Czekamy, czekamy. Zawód bez litery A, pamiętajcie. Zapraszam, zapraszam. Czy jest osoba, która już wie? Co to może być? Kto będzie miał dla mnie propozycję? Jest pierwsza osoba. Świetnie. Już nasz system błyskawicznie odzwania. Halo, halo. Witam na antenie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Z kim mam przyjemność? Sebastian. Witam. Panie Sebastianie, proszę uprzejmie. Zawód bez A. Nauczyciel. Nie, 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 panie Sebastianie. Nauczyciel. Ajajaj. Druga literka to jest A. Nie. Ojej, 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 no nie będę nawet zapisywał tego nauczyciela, żeby Państwa nie wprowadzać w błąd. Słuchajcie, musicie przeliterować sobie to hasło, które chcecie mi podać. Nauczyciel ma na drugim miejscu literkę A, a ja pytam Państwa o zawód bez litery A, ani jednej. Tutaj nie chodzi, panie i panowie, że ma się nie zaczynać na A. Nie, ma nie mieć wcale litery A. Dobrze? Wcale ma nie być litery A. Więc ja nie mogę zapłacić tutaj za tę nazwę nauczyciel. Nie mam nauczyciela w kopercie. Kto ma inny pomysł? Zawód bez A. Wysyłamy SMS-a. 75480 to jest numer. W treści SMS-a wpisujemy słówko gram. No i gramy i wygrywamy, panie. Dlatego, że dzisiaj dużo roboty. To jest przedostatni program w czerwcu. Ja wiem, że jest niedziela i trochę działamy na zwolnionych obrotach. Ale ja Państwu dzisiaj nie dam odpocząć.
Do studia jest trafić niezwykle łatwo, to jest bez wątpienia. W takiej zagadce każdy z Was może sprawdzić swój pomysł. Wystarczy, że wyślesz ten SMS, otrzymujesz od nas wtedy telefon zwrotny i na antenie podajesz mi tutaj w studiu, jaka jest Twoja propozycja. No a ta propozycja może być warta nawet 2000 zł. Zapraszam serdecznie. Co to może być za zawód? Bez litery A. Znacie tę nazwę, naprawdę proste, nic przekombinowanego. Jest, świetnie. Błyskawicznie oddzwaniamy i halo, halo, witam na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Z kim mam przyjemność? Darek. Witam. Panie Darku, zawód bez A. Detektyw. Detektyw. To jest pomysł, to już jest pomysł, to już jest pomysł. Jeszcze nie z koperty, panie Darku, detektyw. Natomiast ja zapiszę tego detektywa na tablicy, bo to jest dobry pomysł. Natomiast to jeszcze nie jest to, co schowałem do koperty, proszę Państwa. Detektyw. Detektyw. Czekamy dalej. Słuchajcie, znowu nasza, że tak powiem, w uproszczeniu. Linia jest wolna. Linia jest wolna. Można wysłać SMS pod numer 75480 o treści gram. Nie detektyw. Nie detektyw. Czekamy, czekamy. Słuchajcie Państwo, czekamy w tym momencie na trzeci już SMS w dzisiejszym programie, więc ja proponuję reżyserze, żebyśmy dali 3000 zł, dobrze? Do wygrania. Czy jest taka możliwość jeszcze zanim? 2,5 mówi reżyser, a dajmy 3. Mamy, świetnie, dobrze. Halo, halo, witam na antenie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam, witam. Niech pan poczeka chwileczkę z podaniem odpowiedzi. Reżyserze, ja proszę o 3000 na ekran, dobrze? Niech pan poczeka chwileczkę z podaniem odpowiedzi. Dobrze. Proszę pana, jak ma pan na imię? Korneliusz. Panie Korneliuszu, gramy o 3000 zł. Zawód bez A. Elektryk. Elektryk. To jest bardzo dobre. Szkoda, że nie włożyłem elektryka do koperty. Ale zapisujemy. Elektryk. Elektryk. Brawa dla pana Korneliusza. Faktycznie, mógłby to być elektryk, bo tam nie ma tej litery A, ale jeszcze nie elektryk. Dziękuję serdecznie za tę odpowiedź. Elektryk. Słuchajcie państwo, szukamy kolejnej propozycji. Czekamy na kolejną osobę. Jeżeli jesteś przed telewizorem, jeżeli masz akurat wolną niedzielę, to przekuj tę wolną niedzielę w szansę na nawet 3000. Myślę, że naprawdę się opłaca. To, co jest w kopercie, to jest bardzo znane hasło, bardzo znany zawód. Tutaj nie trzeba mieć żadnej specjalistycznej wiedzy, żeby podać mi to słowo z koperty. A bardzo możliwe, że ktoś z was wykonuje właśnie zawód, który w kopercie się znajduje. Nie detektyw, nie elektryk. Te odpowiedzi już padły. Co jeszcze może być? No, bardzo dużo tych zawodów odpada. Jak tak zaczynamy szukać i zaczniemy myśleć, no to jednak przyjdzie nam do głowy na przykład piłkarz, kucharz, aktor, proszę państwa, dziennikarz. Co jeszcze może być? Na przykład piosenkarka, albo lekarz, albo pielęgniarka, prawda? Albo na przykład kosmetyczka, proszę państwa. Ale żadne z tych zawodów nie pasują, dlatego że mają w sobie literę A. Detektyw nie ma A, elektryk nie ma A, ale nie znajduje się w kopercie. A ja mam w kopercie ukryty zawód, który jest warty nawet 3000 zł. I halo, halo, witam serdecznie na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Joanna. Witam. Panie Joasiu, zawód bez A, bardzo proszę. Prezenter. Prezenter. Bardzo dobry pomysł, bardzo dobry pomysł. Jeszcze nie z koperty, ale cieszę się, bo może byłem inspiracją dla pani, panie Joasiu. Natomiast jeszcze nie z koperty, jeszcze nie z koperty. Prezenter. Dobra. I biegniemy dalej, szanowni państwo, jeszcze jest szansa. Nie detektyw, nie elektryk, nie prezenter. Co może być w kopercie? Nawet 3000 do zabrania. Słuchajcie państwo, im szybciej, tym lepiej, dobrze? Tutaj słyszymy telefon za telefonem, błyskawiczne tempo programu. Jeżeli wysyłasz SMS-a, nie zdziw się, bo otrzymasz od nas telefon zwrotny. I wtedy na antenie głośno i wyraźnie jesteś poproszony o podanie odpowiedzi zawód bez litery A. Nawet 3000 do zabrania. Ja bym prosił telefonistę, żeby mi tam sygnał wyłączył z ucha. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie. I proszę państwa, zapraszam serdecznie. Nawet 3000 do zabrania. Dobrze, ale reżyserze, słuchaj mój drogi, bo mamy już teraz czwartą propozycję, która będzie może właśnie zwycięską propozycją, więc dajemy 4. Dajemy 4000.
Mamy, proszę Państwa, ta osoba, która teraz wyśle do mnie SMS-a i poda prawidłową odpowiedź, czyli poda nazwę zawodu z koperty bez litery A, ma szansę zdobyć 4000 zł, proszę Państwa. Tych zawodów nie ma dużo, więc ta szansa jest naprawdę ogromna. Warto jest spróbować swojego szczęścia. Warto wysłać SMS o treści gram pod numer 75480, póki jest jeszcze koperta zamknięta. Póki jeszcze nikt nie odgadł, no bo jak ktoś odgadnie, to zabiera kasę. Nawet 4000 zł. No i mamy kolejny SMS, w tym momencie oddzwaniamy, a ja bardzo serdecznie witam na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Z kim mam przyjemność? Basia. Witam. Pani Basiu, zawód bez A. Kurier. Kurier. Dobre, dobre, bo proste, faktycznie. I każdy zna ten zawód. Jeszcze nie z koperty kurier. Bardzo serdecznie Pani dziękuję za tę odpowiedź i oczywiście brawa dla Pani. Kurier na razie jeszcze na tablicę, proszę Państwa, jeszcze to nie kurier, ale dobrze kombinujecie, bo ja mam w kopercie coś tak prostego jak kurier, coś tak prostego jak prezenter, jak elektryk, jak detektyw. Jak Państwo dostrzegacie, to są odpowiedzi, które już wykluczyliśmy z naszej rozgrywki. Wiemy, że żadna z tych czterech propozycji nie znajduje się w kopercie tutaj, która jest na tablicy, ale może Twój pomysł jest wart nawet 4000. Zapraszam serdecznie, sprawdź Twój pomysł. 75480 to jest numer SMS-owy. W treści SMS-a trzeba wpisać gram. Wtedy otrzymujesz od nas telefon zwrotny i wtedy jest szansa, że wygrywasz nawet 4000. I ja w tym momencie słyszę, że wpadł kolejny SMS. Halo, halo, witam na antenie. Dzień dobry, witam Andrzej z tej strony. Dzień dobry. Panie Andrzeju, zawód bez A. Pilot. Pilot. Bardzo dobre. Zobaczcie Państwo, pilot, prosty zawód, każdy zna ten zawód. Jeszcze nie z koperty, ale bardzo dobry pomysł. Pilot. Proszę Państwa, co jeszcze może być? To jeszcze nie pilot. Detektyw, elektryk, prezenter, kurier, pilot. Bardzo dobrze myślicie, bardzo dobrze kombinujecie. Co może być w kopercie? Bardzo dobry trop. Słuchajcie, detektyw, elektryk, prezenter, kurier, pilot. Kto pomyślał o czymś innym? Czekamy. 75480, w treści SMS-a trzeba wpisać słowo gram. No i gramy o 4000, czy już o 5, reżyserze? Bo usłyszałem już 5. Ale pomyśl. Reżyser mówi, nie wiem, a ja bardzo bym prosił, 5 tysięcy mamy. Proszę Państwa, nawet 5 tysięcy złotych. Ja oczywiście mam te pieniądze, żeby nie było, że nie mam, to ja już się po nie tutaj schylam. Bo po 5 tysięcy to się warto schylić. Warto. 5 tysięcy złotych, proszę Państwa, nawet taka kasa do zdobycia, bez wychodzenia z domu, bez opuszczania na przykład teraz kanapy czy tapczanu, na którym sobie spędzasz niedzielne popołudnie. Wystarczy, że wyślesz SMS o treści gram pod numer 75480 i możesz wziąć udział w naszej zabawie na żywo, bo ten program jest nadawany na żywo. Dzisiaj jest niedziela, 18 dzień czerwca, a dla udowodnienia, że program na żywo, proszę Państwa, 14:41 teraz na zegarach w całym kraju. Zawód bez litery A, kto wie? Nawet 5 tysięcy. Prosty zawód. Prosta odpowiedź. Aż niewiarygodne, że mogę dać 5 tysięcy złotych za coś tak prostego, naprawdę. Kto wie? Kto ma pomysł? Szkoda by było się nie zgłosić, bo może masz pomysł, który właśnie jest warty 5 tysięcy złotych. To jest zawód, który naprawdę każdy zna. Ja gwarantuję Państwu, że każdy zna ten zawód. Każdy miał z nim do czynienia. Podobnie tak jak z kurierem, tak jak z elektrykiem. No może nawet z pilotem nie każdy miał do czynienia. Ktoś, kto nigdy nie podróżował samolotami. Ale z tym zawodem każdy miał do czynienia. I być może kończymy zagadkę. Halo, halo, witam serdecznie na antenie. Dzień dobry. Halo. Halo, halo. Witam serdecznie. Z kim mam przyjemność? Z Arkadiuszem. Witam. Panie Arku, jaki może być zawód bez A? Fryzjer. Fryzjer. Super. No każdy czasami zagląda do fryzjera. Jeszcze nie z koperty, panie Arku, ale bardzo serdecznie panu dziękuję za tę odpowiedź. Fryzjer jeszcze się pojawi na naszej zagadkowej tablicy. Fryzjer. Dobrze.
I proszę Państwa, lecimy dalej. Zawód bez A. Mamy na tablicy detektywa, elektryka, kuriera, pilot i fryzjer. To są te odpowiedzi, które sprawdziliśmy. Żadna z tych odpowiedzi nie jest jeszcze odpowiedzią z koperty, ale czekam na odpowiedź, być może właśnie Twoją, być może od Ciebie, bo może Ty w tym momencie zarobisz nawet 5000 zł, nie wychodząc z domu. Ja bym znowu prosił telefonistę o czujność, a Państwa też proszę o czujność. 75480 to jest numer SMS-a, a w treść trzeba wpisać słowo gram. Ja proszę dlatego telefonistę o czujność, żeby nie przeoczył, jak Państwo wysyłacie SMS-y. Dlatego, że każdy z Was ma szansę tutaj wygrać, każdy z Was ma szansę zostać połączonym ze mną tutaj ze studiem. Detektyw, elektryk, prezenter, kurier, pilot, fryzjer, co jeszcze? Słuchajcie, jedyna taka okazja w polskiej telewizji, jedyna taka telewizyjna zabawa na żywo. Jeżeli w tym momencie oglądasz ten program, rewelacyjnie trafiłeś, to jest jedyna taka okazja w Polsce. Proszę Państwa, bez wychodzenia z domu, bez opuszczania wygodnego położenia, w którym się teraz znajdujesz, możesz wygrać nawet 5000 zł. Serdecznie zapraszam. Każdy, kto wysyła SMS-a, ma szansę zostać połączony tutaj ze mną. No i tak jak właśnie ta osoba, do której oddzwaniamy. Halo, halo, witam na antenie. Witam. Witam, z kim rozmawiam? Waldemar. Witam, panie Waldku, zawód BSA, proszę bardzo. Szewc. Szewc. To jest jeden z lepszych pomysłów, ale jeszcze nie z koperty szewc. Faktycznie, no zawód troszeczkę szewc odchodzący w zapomnienie, bo jednak mało kto z nas już korzysta z usług szewca. Jednak wiele osób, jak już ma na przykład zepsute buty, albo takie buty, które odzierają, albo takie, z którymi się coś stało, no to kupuje nowe buty, no tak to bywa. Natomiast, proszę Państwa, szewc, dobrze, że jeszcze jest, że jeszcze można czasami do niego zajrzeć, bo ja na przykład tak robię. Ja sobie cenię, jak mam ulubione butki, to idę z nimi do szewca, szewc mi naprawia, a ja mam na kolejny rok na przykład. No dobrze, zawód bez litery A. Bardzo łatwo jest trafić tutaj do studia. Zobaczcie, dopiero co zaczęliśmy program tak naprawdę, a już usłyszałem tutaj 7 propozycji, plus jeszcze telefon był z nauczycielem, SMS i my oddzwoniliśmy. Tak więc, proszę Państwa, tempo jest błyskawiczne. Jedyna taka zabawa w polskiej telewizji, jedyna taka okazja. Możecie zdobyć nawet 5000 zł, nie wychodząc z domu. I w tym momencie mamy kolejny SMS. Super tempo. Witam bardzo serdecznie na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Z kim mam przyjemność? Ponownie Darek. Witam. Panie Darku, łatwo jest trafić do studia? Tak, bardzo prosto. Bardzo prosto trafić, sami Państwo słyszą. Proszę bardzo, panie Darku, zawód bez A. Może żołnierz? Żołnierz. Dobre, no dobre, dobre. Zapiszę tego żołnierza, bo to jest naprawdę dobry pomysł. Natomiast to jeszcze nie jest z koperty żołnierz. 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 Przepraszam, że ja tak tutaj, proszę Państwa, jestem do Was tyłem, ale chcę szybciutko zapisać na tablicy i biegniemy dalej, już biegniemy dalej. Detektyw, elektryk, prezenter, kurier, pilot, fryzjer, szewc, żołnierz. Co nam jeszcze zostało? O czujność proszę. Nawet 5000. Czekamy. Szybciutko, słuchajcie, bo musimy biec do kolejnych zagadek. Ja chciałbym tę zagadkę rozstrzygnąć no jak najszybciej, już mamy 14.46. Im szybciej, tym lepiej. Im szybciej, tym lepiej. Im szybciej wyślesz tego SMS-a, tym szybciej zostaniesz tu ze mną połączony, połączona. No i jeżeli masz pomysł, to możesz mi ten pomysł sprzedać. Ja za ten pomysł niewykluczone, że zapłacę Tobie nawet 5000 zł. Trzymam kciuki. Życzę Państwu powodzenia tym osobom, które próbują swojego szczęścia, bo naprawdę warto, bo jednak 5000, no ciężko spotkać, żeby chodziło gdzieś sobie po ulicy. Witam bardzo serdecznie na antenie. Dzień dobry. Halo, halo. Halo. Witam. Witam serdecznie. Z kim rozmawiam? Arkadiusz. Panie Arku, zawód bez litery A. Leśniczy. Leśniczy. Fajne, no fajne, faktycznie, leśniczy, tam nie ma litery A, jeszcze nie z koperty, ale na czasie zawód, no bo jednak teraz latem, często chodzimy do lasu, ja też wczoraj byłem w lesie, proszę Państwa, koło Zakrzówka w Krakowie, tam jest tak bardzo ładnie, leśniczy, ale jeszcze nie leśniczy. Słuchajcie, co może być w kopercie wobec tego? Zawód bez litery A, nawet 5000 do zabrania, szybkie tempo, łatwa kasa. Ja serdecznie zapraszam do studia, nawet 5000 do zabrania. Czy reżyserze jest szansa na małą podwyżkę nagrody? Ja bym bardzo o to prosił.
Wiecie, kochani, jak to jest. Jak jest szczera ochota, to się wrota otwierają. Tutaj wszystkie wrota otwarte. I mamy nawet 6 tysięcy, proszę Państwa. Jest 6 tysięcy do zabrania w tej chwili, więc bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam. Bardzo dobra okazja. Słuchajcie, ja widziałem taki sondaż, widziałem takie badanie, że ponad połowa Polaków z powodu drożyzny, z powodu jednak wciąż inflacji, nie wybiera się na wakacje. Nie zabierze swoich bliskich, swojej rodziny ani nad morze, ani w góry, ani na Mazury. Ale proszę Państwa, jeżeli ktoś z Was wygra teraz w moim programie nawet 6 tysięcy złotych, to plany wakacyjne mogą być zupełnie inne. Może faktycznie to będzie taka nagroda, która umożliwi jakiś wyjazd wakacyjny. Może faktycznie będzie można gdzieś sobie ruszyć, a jednak ten okres, który przed nami, zdecydowanie temu sprzyja. Słuchajcie, prosty zawód w kopercie, zawód bez litery A. Aż się dziwię, naprawdę aż się dziwię, że jeszcze nikt z Was no, nie wpadł na ten pomysł. Co to może być? Ja myślę, że to się stanie lada chwilę. Ja tak czuję, że to lada moment już rozwiążemy zagadkę, bo też tych zawodów bez A jest naprawdę niewiele. To są, no, pojedyncze zawody. Proszę Państwa, 6 tysięcy złotych w grze. Jedyna taka okazja w Polsce. Jeżeli teraz oglądasz ten program, koniecznie weź udział. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. To jest tylko u nas taka szansa. Choćbyś przeszukał cały dekoder, to takiej okazji nie znajdziesz. 6 tysięcy złotych do zabrania. Serdecznie Państwa zapraszam. Zawód bez litery A. Co to może być? Coś prostego w tej kopercie. Coś naprawdę prostego w tej kopercie czerwonej. Mamy osobę. Świetnie. W takim razie już w tym momencie oddzwoniliśmy i witam na antenie. Dzień dobry. Halo, proszę się odezwać. Nikt nie odpowiada. Halo, dwa. Jesteśmy na antenie, z kim rozmawiam? Aj, ktoś stracił szansę. Słuchajcie Państwo, jeżeli trafiacie do studia, bądźcie czujni, słuchajcie mnie w sławce telefonu, dobrze? Nie peszcie się, bo tutaj nie ma powodu, żeby się speszyć, żeby się zestresować. Ja tylko zapytam o zawód bez litery A. Mogę też zapytać o imię, ale jeżeli ktoś z Was nie chce podawać imienia, to nie ma takiej potrzeby. Dobrze, 6 tysięcy do zabrania. Jeszcze tutaj jest okazja. Jeszcze czekamy na strzał w dziesiątkę. Są strzały w dziewiątkę. Ja powiem tak, są strzały w dziewiątkę, jak patrzę na tę tablicę, ale jeszcze nie usłyszałem strzału prosto w kopertę, prosto w tę odpowiedź. Jak ktoś z Was wypowie to, co ja mam w kopercie, ja otworzę tę kopertę i udowodnię, że masz rację. I wtedy wygrywasz nawet 6 tysięcy złotych. Każdy z Was jakiś zawód wykonuje, albo wykonywał, jeżeli jesteś już na emeryturze i bardzo możliwe, że no, masz właśnie albo wyuczony taki zawód, albo wykonywałeś taki zawód kiedyś. Witam serdecznie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Renata. Witam. Pani Renato, zawód bez A. Lekarz. To jest zła odpowiedź. To nie jest dobra odpowiedź, dlatego że zawód bez A musi być, a pani powiedziała lekarz. Bardzo jest mi przykro, proszę pani. No nie mogę nawet zapisać tego lekarza. Słuchajcie państwo, apel do was gorący. Musicie być czujni, bo tu jest bardzo łatwo o pomyłkę w takiej zagadce. Naprawdę jest łatwo o pomyłkę. To też pokazuje ta odpowiedź od pani Renaty, że jednak tych zawodów już zostało bardzo niewiele do podania. I już się trafiła pomyłka lekarz. Proszę Państwa, na pewno nie mam lekarza w kopercie, bo tam jest A. Bądźcie czujni, przeliterujcie sobie tę propozycję swoją, prawda, ten pomysł. No może na przykład pani Renata jest lekarką, no i chciała podać swój zawód. Proszę Państwa, ja nie pytam o Wasz zawód, chyba że Wasz zawód nie ma litery A. Działamy, Polsko! Kto wysyła SMS-a? 75480 to jest numer SMS-a. W treść tego SMS-a wpisujesz słowo gram i wygrywasz. Jeżeli podasz prawidłową odpowiedź, zdobywasz nawet 6 tysięcy złotych. To jest jedyna taka okazja w Polsce. Zapraszam bardzo serdecznie. Kto jest z nami, proszę wziąć udział w naszym programie. Proszę się przyznać, że jesteś po drugiej stronie, bo wiem, że są osoby, które tylko oglądają i bardzo serdecznie Was pozdrawiam, widzowie. Cieszę się, że jesteście, cieszę się, że oglądacie co niedzielę. Bardzo dziękuję wszystkim tym z Państwa, którzy są z nami już od pół roku, bo dzisiaj mamy taki mały jubileusz, właśnie dokładnie 18 grudnia 2022 nasz program zadebiutował na antenie Polonii 1. Dziś mija równe pół roku, odkąd Was przywitałem po raz pierwszy w programie. Z tego też powodu taka zagadka, w której troszkę trzeba
No, tak pokombinować. Zawód bez litery A i halo, halo. Witam serdecznie na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Z kim mam przyjemność? Dorota. Pani Dorotko, czy ma pani zawód bez A? Tak. Proszę. Listonosz. Listonosz. Patrzcie państwo. Proste faktycznie. Jeszcze nie z koperty listonosz. Jeszcze nie z koperty listonosz. Zapiszę tego listonosza. Zapiszę tego listonosza. Jeszcze nie z koperty. Szkoda. Ale ja wam powiem tak. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Gdybyśmy grali w ciepło, w zimno, ja bym powiedział, że jest ciepło. Ja bym powiedział, że jest ciepło. Zawód bez A, chociaż w studiu jest naprawdę gorąco. W studiu jest naprawdę gorąco, jak się też tyle gada, jak się tak tu tańczy przy tej tablicy, to wierzcie mi, że jest gorąco, bo wszystkie światła na mnie świecą. Ale ja bym chciał, żeby każda osoba, która teraz ogląda ten program, wzięła telefon, wysłała SMS-a i sprawdziła swój pomysł. Działamy? No to działamy. Uwaga! 75480 to jest numer SMS-a, a w treść SMS-a wpisujesz gram. Kto się zgłasza? Teraz nic nie jest ważne. Jeżeli jesteś w trakcie obiadu, jeżeli jesteś w trakcie zupki albo w trakcie drugiego dania, zostaw na chwilę. Wyślij teraz SMS-a. Może właśnie się okaże, że dokończysz obiad z myślą, a właściwie z wiedzą, że masz 6000 więcej. My te nagrody wyślemy w ciągu 2 dni od rozstrzygnięcia, więc już we wtorek, dzisiaj mamy 18, więc 20 czerwca, już te pieniądze mogą być na twoim koncie. Zapraszam serdecznie. 75480 o treści gram. Dwie błędne odpowiedzi tutaj reżyser już jakiś czas temu zanotował. Faktycznie, był lekarz, był nauczyciel, więc bądźcie czujni, nie podajcie odpowiedzi, w której jest litera A, dobrze? Czekamy. Czekamy, czekamy. Nawet 6000 zł. Proszę państwa, to jest jedyna taka okazja w Polsce. Można zarobić bez wychodzenia z domu. Słowo w kopercie, ten zawód w kopercie jest bardzo prostym zawodem. Dziwne, że jeszcze nie odgadnięte. Bo ta zagadka miała być tylko na rozgrzewkę, na parę minut. No ale mam nadzieję, że może teraz kończymy. No, wszystko może się zdarzyć. Witam bardzo serdecznie na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Z kim mam przyjemność? Elżbieta. Pani Elu, czy łatwo było trafić do studia? Nie było problemu. O, tak. Nie było problemu, no właśnie. Proszę bardzo, pani Elu, zawód bez A. Kelner. Kelner. Super, każdy z nas ma do czynienia z kelnerem od czasu do czasu. Ale jeszcze nie z koperty kelner. Jeszcze nie z koperty kelner. Dziękuję bardzo, kelner. Zapisujemy kelnera. Robi się, proszę państwa, po pierwsze gorąco, a po drugie robi się, proszę państwa, troszeczkę trudno. Robi się trudno, bo dużo zawodów odpadło. W tym momencie widzicie detektyw, elektryk, prezenter, kurier, pilot, fryzjer, szewc, żołnierz, leśniczy, listonosz, kelner. A co zostało? Może masz pomysł, który tobie chodzi po głowie, na który jeszcze nikt nie wpadł? Skąd wiesz? Może właśnie twoja odpowiedź jest w tej kopercie. Może to właśnie ty za chwilę zarobisz nawet 6000 zł. Czekamy. Emocje, 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 bo to zaraz się okaże, kto z was będzie naszym numerem jeden, kto zabierze tę piękną pulę, dla kogo ten 18 dzień czerwca będzie szczęśliwy. Przedwczoraj, proszę państwa, historyczne było zwycięstwo Polski z Niemcami. Wygraliśmy 1-0 w takim meczu towarzyskim. Po raz drugi w historii Polska wygrała z Niemcami. 1-0. I to może właśnie jest ten weekend, który dla ciebie też będzie szczęśliwy, tak jak dla naszej polskiej drużyny. Zapraszam serdecznie. Zawód bez A. Ale na pewno nie piłkarz, bo piłkarz ma literę A. I mamy dźwięk SMS-a. Halo, halo, witam serdecznie na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Krystyna. Pani Krysiu, bardzo mi miło. Zawód bez A, proszę podać. Górnik. Górnik. No, bardzo dobre. Jeszcze nie z koperty górnik, ale oczywiście dla wszystkich górników wszystkiego dobrego, bo to jest ciężka praca na tej szychcie górniczej. Natomiast jeszcze to nie górnik, jeszcze to nie górnik. Dobrze, i my czekamy dalej. Słuchajcie, zawód bez litery A. Co to może być? Co to może być? Jeszcze nie górnik,
Ja powiem tak, no tutaj dziwnie, że jeszcze nie usłyszałem tego zawodu, dlatego że jestem przekonany, wszystko mi mówi, nie tyle wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, ale wszystko mi mówi, że jest osoba przed telewizorem, która wykonuje ten zawód. Która wykonuje ten zawód. I może ta osoba, jeżeli jesteś i wyślesz SMS-a, wygrasz nawet 6000 zł. 75480 o treści gram. Zobaczcie, jak jest łatwo trafić do studia. To są wszystko wasze pomysły. To nie ja wymyślam. To nie ja wymyślam, to państwo wymyślają, państwo wysyłają SMS-a, my oddzwaniamy do państwa i wtedy na antenie są podawane propozycje. Ciekawe, kto strzeli w dziesiątkę, no może teraz się uda. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Bernadetta. Witam. Pani Bernadetto, zawód bez litery A. No przyszedł mi na myśl akurat zawód frezer. Frezer. No trochę za trudne. Powiem pani Bernatko, jest to za trudne, frezer. Dziękuję za tę propozycję. To jeszcze nie jest frezer. Ja zapiszę tego frezera tutaj. Frezer. Oj, reżyser, sam słyszysz, co się dzieje. Kończą się pomysły. Zadzwoniła pani Bernatka, właściwie wysłała SMS-a, my do niej oddzwoniliśmy i podała frezer. Pani Bernatko, to jest za trudne. To jest za trudne, frezer. Coś innego musi być. Kto poda? Czekamy. 75480 to jest numer SMS-a. W treści SMS-a wpisujemy gram. Kto zagra? I kto wygra nawet 6000 zł? Czy jest szansa na podwyżkę? No, ja nie szaleję. Ale to jest naprawdę fajna zagadka, jak to, żeby ktoś z was wygrał. Nawet ile? 7. Super. 7000 zł, jesteśmy gotowi, proszę państwa, zapłacić tej osobie, która trafiając tutaj do studia, wypowie nazwę zawodu z tej czerwonej koperty. Aby to się stało, wyślij SMS-a teraz pod numer 75480 o treści gram i spodziewaj się od nas telefonu zwrotnego, bo my tutaj oddzwaniamy, każdy z was ma szansę sprzedać mi swój pomysł, każdy z was ma szansę tutaj trafić i każdy z was stoi przed szansą zdobycia 7000 zł. Które można sobie przeznaczyć na przykład na wakacje, albo na jakiś fajny wyjazd, albo na remoncik. Zapraszam tutaj do studia. 75480 o treści gram. Kto się zgłasza? Czekamy. Program, który oglądacie, jest na żywo. To jest niedziela, 18 dzień czerwca. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Zawód bez litery A. Czekam na kolejny pomysł. Mamy SMS-a. Świetnie. To oznacza, że już teraz witam na antenie. Halo, halo, witam. Witam, dzień dobry. Witam, z kim rozmawiam? Wioleta Więconek. Witam serdecznie. Pani Wiolu, zawód bez A. Inżynier. Inżynier. Dobry pomysł, dobry pomysł, ale jeszcze nie z koperty inżynier. Dziękuję pani Wiolu. Jeszcze nie z koperty inżynier. Czekamy dalej. Inżynier. Inżynier. Proszę państwa, kto wie? Inżynier, dobry pomysł. Czekamy dalej. Co może być w kopercie, proszę państwa? Zapraszam państwa serdecznie. Ale gorąco. Ja państwu powiem, naprawdę jest gorąco. Dlaczego? Dlatego, że jest 7000 do zabrania, a jeszcze nie udało się znaleźć tego pomysłu, więc może ktoś jeszcze tutaj ma odpowiedź. Z tym, że słuchajcie, no my musimy powoli dobijać do brzegu, bo mamy kolejne zagadki przygotowane, no ale może właśnie teraz dobijamy do brzegu z tą zagadką. Wszystko się może właśnie teraz okazać. Witam na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry, Andrzej z tej strony. Witam. Może panie Andrzeju, złotnik. Zawód bez A? Złotnik. Złotnik. Fajne, ale nie z koperty. Troszkę może za trudne bym powiedział, jeśli chodzi o określenie, bo na złotnika można by też było powiedzieć prościej. Prawda, proszę państwa? No nie, ale to nie jest złotnik. To nie jest złotnik. Dobra, złotnika zapisujemy. Złotnik. I lecimy dalej. Słuchajcie, już można. Reżyser mówi, że wrota są otwarte tutaj do studia, bo wiecie państwo, jak to jest. Wiecie, kochani, jak to się wszystko odbywa. Jak jest szczera ochota, to szczera ochota otwiera wrota. Szczera ochota powoduje to, że się otwierają wrota i można zdobyć nawet 7000 zł. Złotnik jeszcze nie w kopercie. Ojejku, tego złotnika nie widać za bardzo zbyt nie widać złotnika. No ale dobrze. Czekamy. Ja już ewentualnie, jeżeli by była inna propozycja, to będę pisał w drugiej kolumnie,
Ale może już teraz zakończymy zagadkę i nie będzie potrzeby zapisywania. Będzie tylko potrzeba otwarcia koperty, otworzenia jej. Witam bardzo serdecznie na antenie. Dzień dobry, halo. Witam, Basia z tej strony. Witam pani Basiu. Proponuję rolnik. Rolnik. Dobre. Dobre, jeden z lepszych pomysłów, rolnik, bo każdy z nas rolnika zna, ale jeszcze nie z koperty, ale jeszcze nie z koperty rolnik, pani Basiu. Tak więc ja tego rolnika jeszcze tutaj zapiszę, rolnik, i lecimy dalej, słuchajcie. Jest jeszcze czas, reżyser mówi, ale już będzie ten czas chyba ograniczany, czy nie? Ile możemy dać? Jeszcze tutaj, bo ja wiem, że kolejne zagadki czekają. Wiem, że jeszcze zagadka tygodnia, jeszcze tam te różne, różne rzeczy. Ile możemy dać, reżyserze? Proszę tutaj o komunikat. 7 chwil? Dobrze, to ja bym prosił o te 7 chwil z tym, że... No dobra, 7 chwil nam tutaj nie zasłania. Dobrze, proszę państwa, serdecznie zapraszam. Zawód bez litery A. Detektyw, elektryk, prezenter, kurier, pilot, fryzjer, szewc, żołnierz, leśniczy, listonosz, kelner, górnik, frezer, inżynier, złotnik i przed momentem od pani Basi wpadł nam tutaj rolnik. Co jest w kopercie, słuchajcie? Czekamy, zapraszam, nawet 7000 zł. Proszę państwa, jedyna taka okazja w Polsce. Jeżeli teraz oglądasz ten program, trafiłeś na program na żywo. Ja tu naprawdę jestem na żywo w studiu w Warszawie, w tej gorącej atmosferze. Dzisiaj bardzo parno, bardzo duszno w Warszawie. Wczoraj tak było w Krakowie, dzisiaj przyjechałem do Warszawy, znowu paruwa, znowu duchota. Ale mnie nie straszne żadne warunki, mnie nie straszne żadne warunki. Jeżeli mogę wam rozdać nawet 7000 zł, zrobię to z wielką przyjemnością. Zwłaszcza, że do studia bardzo łatwo jest trafić. Jak wysyłasz teraz SMS-a, bądź pod telefonem, bo my oddzwaniamy do was. My oddzwaniamy do was i dajemy wam szansę podania właśnie swojego pomysłu. A może ty wykonujesz zawód, który znajduje się w kopercie? Może to jest twój zawód? I może dla ciebie ta zagadka jest banalnie prosta? Zapraszam do studia. 75480 SMS o treści gram. Czekam, zapraszam. W każdej chwili możemy zakończyć zagadkę. Panie i panowie, my nie znamy chwili. My nie znamy sekundy, w której trafi osoba, która poda odpowiedź z koperty i która zabierze tym samym nawet 7000. Uwaga, witam serdecznie na antenie. Dzień dobry. Halo? Halo, jestem. Witam, witam. Z kim rozmawiam? Dagmara. Witam. Pani Dagmaro, gramy o 7000. Bardzo proszę, zawód bez A. Ogrodnik. Ogrodnik. Dobry pomysł, dobry pomysł. Mają ogrodnicy pełne ręce roboty teraz, zgadzam się. Ale jeszcze nie z koperty ogrodnik. Jeszcze nie z koperty ogrodnik. Jeszcze nie z koperty. No właśnie tutaj reżyser mi mówi na ucho, że wczoraj kosił i się czuł jak ogrodnik. No właśnie, słuchajcie, 5 chwil. Zawód bez litery A. Kto ma dla mnie inny pomysł? Czekamy. Proszę państwa, ja bym tak szczerze powiedziawszy się nie dziwię, że może już być trudno o nowy pomysł, bo dużo tych pomysłów już mamy na tablicy, 4 chwile, więc nie jest łatwo wymyślić coś nowego, coś świeżego. Ale ja za coś świeżego, coś co jeszcze nie padło, coś co jeszcze nie zostało wypowiedziane, zapłacę nawet 7000 zł. Oglądają państwo jubileuszowe wydanie naszego programu, to jest taki mini jubileusz, a to z tego względu, że nasz program ma dzisiaj półroczku. Pojawiłem się tutaj z tym programem na antenie Polonii 1 dokładnie 18 grudnia ubiegłego roku, więc dzisiaj mamy pół roku naszego zgadywania. I witam bardzo serdecznie na antenie. Dzień dobry, halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Z kim mam przyjemność? Andrzej. Panie Andrzeju, proszę bardzo, zawód bez A. Zdun. Zdun. Powiem tak, za trudne. Gdybym wyszedł na ulicę z mikrofonem Polonii 1 i zapytał się na przykład: przepraszam, przepraszam, czy pani wie, co robi zdun? Oj, nie wiem, czy by tak ludzie wiedzieli, wie pan. Szczególnie młodzi ludzie mogliby mi nie odpowiedzieć. Tak więc ten zdun nie jest dobrym rozwiązaniem, ale ja zapiszę zduna. Ja zapiszę zduna. Ja zapiszę zduna. Dobrze, lecimy dalej, szanowni państwo. Biegniemy dalej, bo tu nie zwalniamy tempa. Znowu jest, otwarte są wrota tutaj do studia. Znowu można wysłać SMS-a i można się pochwalić swoją kreatywnością, bo w tej zagadce trzeba trochę kreatywności. W tej zagadce trzeba mieć trochę takiego dobrego pomysłu, trochę intuicji. Trochę intuicji. Ale słuchajcie, czy nie warto jest uruchomić intuicję, jak jest do wygrania 7000?
Myśl, czy warto. Łatwo do studia trafić. Każdy z Państwa może tutaj podać swój pomysł. Zostały już tylko 3 chwile, więc nie bądźmy w tyle. Witam bardzo serdecznie na antenie. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień witam. Dobry. Z kim mam przyjemność? Wacław z Krakowa. Panie Wacławie, bardzo mi miło, ja też z Krakowa. Krystian się kłania. Zawód BSA, bardzo proszę. No trochę za krótka ta koperta na ten mój zawód, ale proponuję nauczyciel. I panie Wacławie, to nie jest dobra odpowiedź, dlatego że, proszę pana, my szukamy zawodu, w którego nazwie nie ma wcale litery A. Bez A. Więc tutaj, panie Wacławie, no nie mogę panu zapłacić, nie mogę uznać tej odpowiedzi, nie mogę jej nawet zapisać, dlatego że w nauczycielu jest litera A. Mamy tylko, proszę państwa, jeszcze 3 chwile i 3 błędne odpowiedzi. Ja bym tutaj prosił państwa o mobilizację, prosiłbym państwa jednak o takie pełne skupienie. Ja bym też prosił, wiesz, reżyserze, kończą się ludziom pomysły, wiesz? Albo może dajmy tutaj więcej pieniędzy, albo coś podpowiedzmy. Jak myślisz, reżyserze? Nie chcesz odpowiadać? O ty gagatku, reżyserze. Reżyser powiedział, że on nie podpowie, ale dał więcej pieniędzy za to, 8 tysięcy. No proszę państwa, za 8 tysięcy to jest się warto zmobilizować. Pewnie się zastanawiają teraz moi widzowie i telewidzki i telewidzowie, czy on te pieniądze ma, czy on tak sobie bez pokrycia te pieniądze daje. A proszę państwa, proszę uprzejmie. 8 tysięcy złotych. 8 tysięcy złotych jest dla kogoś z państwa do wygrania. Taki wachlarz pieniędzy na wakacje. Program, który oglądacie, jest programem na żywo. Ja tutaj naprawdę jestem na żywo w studiu w Warszawie i ja naprawdę na żywo czekam na wasze zgłoszenia tutaj do naszego programu. Jeżeli chcesz się zgłosić do naszego programu, wysyłasz SMS o treści gram pod numer 75480 i my możemy właśnie do ciebie oddzwonić. 2 chwile. Jak tam, reżyserze? Jak myślisz, czy ludzie wiedzą, czy nie wiedzą? Nie wiecie chyba już państwo, no ja się wcale nie dziwię, dlatego że troszkę tych pomysłów już mamy na tablicy. Proszę państwa, zastanówcie się, zawód bez litery A. Co to może być za zawód? Prosta nazwa, nic trudnego, nic przekombinowanego. Na przykład tutaj pan Wacław przed momentem podał nam odpowiedź z dumy. Ale ja tak jak powiedziałem do pana Wacława, jeżeli bym wyszedł na ulicę i zapytał przechodniów, prawda? Przepraszam, prowadzę sondę, czy wie pan, pani, czym zajmuje się z dumy? Myślę, że ludzie mogliby mieć problem. Inaczej jest z tym zawodem z koperty, bo ten zawód z koperty, który mam, zna każdy. Jeden ostatni moment. Kto się zgłasza teraz? To jest idealny moment, żeby wygrać, to jest idealny moment, żeby zarobić te pieniądze. 75480 to jest numer i treść SMS-a to musi być słowo gram. Czekamy, proszę państwa, im szybciej tym lepiej, ostatni moment, nawet 8 tysięcy złotych. Ja wiem, że mamy kolejne zagadki, reżyserze, ale dajmy komuś wygrać, wiesz? Może ktoś właśnie teraz wysyła do mnie SMS-a, może ktoś właśnie teraz chce się pochwalić swoim pomysłem. Czekam, zapraszam. No, coś mamy przerwę taką tutaj w państwa aktywności. Czyżby już nie było pomysłów? Chyba nie wiedzą ludzie. Nie macie już pomysłów? Ajej. Proszę państwa, czy już naprawdę nie ma pomysłu? Chyba ludzie już nie wiedzą, co mi tutaj podać. Tak mi się wydaje. Zawód bez litery A. Co to może być? Ostatni moment. Nawet 8 tysięcy w grze. Zdąży ktoś, tylko trzeba teraz podjąć decyzję. Tak, wiem, tak. Zabieram nawet 8 tysięcy, no ale żeby zabrać te 8 tysięcy, no to oczywiście trzeba się do studia zgłosić. Numer zgłoszeniowy jest widoczny w dolnej części ekranu, to jest numer SMS-owy 75480, a w treści SMS-a należy wpisać słowo gram. Czekamy. Proszę państwa, takie tutaj emocje, ja jestem cały już tutaj gorący z tych emocji. Słuchajcie, ale najbardziej to się nie mogę doczekać, kto z was wygra te nawet 8 tysięcy złotych 18 czerwca.
Ja nie sądziłem, że ta zagadka będzie tak długo z nami. Ja sądziłem, że to z jednym z pierwszych telefonów już uda się rozstrzygnąć. No ale wiecie, kochani, no program jest programem na żywo i to powoduje, że my nie wiemy, jak ten program przebiegnie. My nie wiemy, kto z was w którym momencie wpadnie na ten pomysł, który jest wart notabene nawet 8000 zł. Zapraszam. 754-80 to jest numer, a w treść wpisujemy słowo gram. I mamy SMS-a, ktoś wysłał. Witam na antenie, halo. Witam, dzień dobry. Proszę pana, jakie to może być hasło, zawód bez A? Konduktor. Konduktor. Dobre, no ja tu często mówię o tym, że ja jeżdżę tym pociągiem z Krakowa do Warszawy, więc może pan dlatego pomyślał o konduktorze, ale jeszcze nie konduktor. Zapiszę tego konduktora, bo to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast to jeszcze nie konduktor. Pozdrawiam wszystkich konduktorów i życzę im miłych podróży. Konduktor. A już myślałem, że kończymy zagadkę. Proszę państwa, już bym chciał zakończyć tę zagadkę. Prawdopodobnie czekam na ostatni telefon, bo uważam, że już nic więcej nam nie zostało do podania. Czekamy. 75480 to jest numer. W treść wpisujemy słowo gram. Kto z was ma odpowiedź, to ja już teraz serdecznie do studia zapraszam. Nawet 8 tysięcy. I jest, uwaga, może kończymy konkurs. Witam. Z kim mam przyjemność? Z Arkadiuszem. Dzień dobry, z dedykacją tutaj dla znajomych, z którymi oglądamy jubiler, proszę pana. Jubiler pan mówi, no jeszcze nie. Był ten złotnik i może pan się dlatego zasugerował, że to będzie jubiler. Jeszcze nie jubiler. Ale dziękuję za ten pomysł. Jubiler jeszcze pojawi się na naszej tablicy, ale jeszcze to nie odpowiedź z koperty. Reżyserze, co robimy wobec tego? Nie kończymy jeszcze. No jeszcze jest ostatni moment. Chwileczkę jeszcze zaczekajmy, no jeszcze jest chwilka. Ostatni moment jeszcze jest. Kto z państwa? No ja mam ogromne emocje, naprawdę mam ogromne emocje, bo jestem bardzo ciekawy, kto z was wygra. Program, który oglądacie, jest programem na żywo. Czekamy. Ostatnia chwila. 8000 zł. Zawód bez litery A. Proszę państwa, kto wie? Teraz dobrze. Teraz. Program jest na żywo. W tym programie nic nie da się ukryć. Trzeba mieć pomysł. Ja wiem, że są osoby, które być może już nie mają pomysłu i tak troszeczkę doszło do takiego, wiecie państwo, lekkiego zawieszenia, prawda? Dlatego, że mieliśmy trzy pomyłki. Pojawił się lekarz, pojawił się dwukrotnie nauczyciel. Jednak musicie państwo pamiętać, że należy jednak sobie ten zawód przeliterować, zanim zadzwonicie tutaj, znaczy zanim wyślecie SMS-a i zanim odbierzecie telefon zwrotny od nas. Natomiast jak już ktoś to zrobi i przeliteruje i będzie miał coś, co jeszcze nie padło, to jest szansa, że to jest w kopercie. Ja powiem tak, zawód, który jest w kopercie, zna każdy. To nie jest zawód wymarły, jak z Dun. To jest zawód, który może być spotykany przez was w każdej chwili. Możecie się z nim spotkać w chwili obecnej. I ja myślę, że naprawdę nie ma problemu. Gdybym wyszedł na ulicę, zapytał, co robi właśnie ta osoba wykonująca ten zawód, każdy byłby w stanie mi powiedzieć. Co to może być? 8000 zł w grze. Czekam na SMS-a. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Program jest nadawany na żywo. Mamy godzinę już, jejku, jak ten czas błyskawicznie mija, 15:16. Czekam, zapraszam. Ostatnia chwila. Kto wie, szybciutko. Proszę państwa, nie jest prosto coś nowego wymyślić. Ja sobie zdaję sobie sprawę. Ale jeżeli jest chociaż jedna osoba teraz oglądająca ten program, osoba na żywo przed telewizorem, która chce się pochwalić czymś nowym, to ja bardzo serdecznie zapraszam do studia. Zawód bez litery A, dobrze? Czekam na SMS.
Dawno nie mieliśmy takiej zagadki. Dawno takiej zagadki tutaj z nami nie było, to powoduje, że no też jednak, czy w ogóle taka zagadka, zawód bez za, jest po raz pierwszy w tym programie. Więc może być tak, że już po prostu nie macie pomysłu, no ale jedna osoba jest potrzebna. Czekamy. Czekamy, zapraszam. Ja myślę, że już ludzie nie mają pomysłu, reżyser, wiesz, i stąd jest cisza. Proszę Państwa, naprawdę już nikt nie ma? Ohohoho, no ja jeszcze czekam, ale coś mi się wydaje, że jest problem. Dobrze, mamy zero. Proszę Państwa, czy ktoś dał radę to rozwiązać? Czy ktoś wie? Zawód bez litery A. Kto strzela w dziesiątkę? Może akurat masz strzał w dziesiątkę w Twojej głowie? Czekam na SMS. Czekam. Proszę Państwa, jedyna taka okazja w Polsce. Jeżeli oglądasz teraz ten program, jeżeli jesteś ze mną, to jest program na żywo. Ja czekam na nazwę zawodu bez litery A. Ludzie, strzał w dziesiątkę jest potrzebny. Kto wie? Prosty zawód. Naprawdę znacie ten zawód. Czekam na SMS. To jest taki zawód, który jest obecny w naszym życiu. Tak jak na przykład, no, kurier, który tutaj padł. Tak jak na przykład fryzjer. Kto wie? Uwaga, jest, jest SMS. Błyskawicznie teraz oddzwaniamy. I halo, halo, witam na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Z kim rozmawiam? Marcin. Witam. Panie Marcinie, zawód bez A. Reżyser. Reżyser. To by było chyba trochę za proste w realiach naszego programu, dlatego że ja to słowo wypowiadam w trakcie programu nieraz. Także akurat nie reżyser, bo ja często się zwracam do naszego reżysera, prawda? Więc chyba nie mogłoby tak być, wie pan, bo ja nie mogę, zawsze jest taka zasada, ja nie mogę wypowiedzieć słowa, które jest w kopercie w takim konkursie. No ale dobrze, zapisujemy reżysera, zapisujemy. Reżyser. Reżyser. Nawet 8 tysięcy do zabrania. Proszę Państwa, ile my w ogóle mamy czasu jeszcze? Ile mamy jeszcze czasu, reżyserze? Możemy dwie minutki poczekać. Dobrze, ja telefonistę też proszę o czujność, bo może właśnie teraz trafi tutaj do studia ktoś, kto poda nam prawidłowe rozwiązanie. Mamy te dwie minuty. 8 tysięcy jest do zabrania. SMS o treści gram pod numer 75480 jest tutaj potrzebny na już. Proszę Państwa, ja będę się musiał przebrać z okazji tego, że jest tak gorąco w studiu, co po mnie widać, ale za chwileczkę to zrobię, może jak będzie chwila przerwy reklamowej. A czy będzie ta przerwa reklamowa też? Będzie, musi być. No to reżyserze, wiesz co, ja bym nie chciał, żeby było tak, że my za chwilę tę zagadkę już zakończymy i w ogóle, wiesz, ja będę musiał pokazać, co jest w kopercie. Dajmy jeszcze szansę komuś, wiesz? Tak. Minuta 20, nawet 8 tysięcy do zabrania. Proszę Państwa, ostatnia minuta tej gry, 75480 o treści gram. Nawet 8 tysięcy w grze. Czekamy, tu jest za gorąco w tym studiu, ja po prostu będę musiał się przebrać w trakcie reklamy. Nie bądźcie Państwo zdziwieni, ale ja wystąpię troszeczkę w innej kreacji, zaraz po przerwie. Mam tu przygotowaną. Dobrze, 40 sekund, ale macie Państwo dowód, że program jest na żywo. Dobrze, ja serdecznie Was zapraszam tutaj do studia. 75480 treści gram, jeżeli masz dla mnie pomysł, sprzedaj mi swój pomysł, a możesz zarobić nawet 8 tysięcy złotych i chyba teraz się to wydarzy, a przynajmniej mocno za to trzymam kciuki. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, z kim rozmawiam? Julia. Panie Julio, zawód bez A. Elektronik. Elektronik. Elektronik.
Powiem tak, no wie pani co, ja się tak zastanawiam troszkę, czy jest w ogóle taki zawód, czy to bardziej nie elektryk, no chyba, że elektronik, ktoś, kto zajmuje się wyspecjalizowaną elektroniką, być może, ale to jest przekombinowane. To jest przekombinowane. Zapiszę tego elektronika. No może ktoś się zajmuje taką wyspecjalizowaną jakąś tam, ale jeszcze to nie jest to. Elektronik. Dobrze, proszę państwa, czekam jeszcze. Może być technik elektronik, wiesz, reżyserze. Dobrze, mamy jeszcze kilkanaście sekund. Czy ktoś wykorzystuje szansę, proszę państwa? Nawet 8 tysięcy w grze. 75480 to jest numer. SMS o treści gram. Proszę o czujność. 3, 2, 1. I uwaga. I uwaga. Telefonista jest czujny, państwo też bądźcie czujni. Uwaga, śliczne tempo jest w programie, rewelacyjne tempo. Takiego tempa dawno tutaj nie było. Bardzo mnie to cieszy. To jest miód na moje serce, na naszą, proszę państwa, szóstą miesięcznicę, bo dzisiaj pół roku naszego programu. Ale kto strzeli w dziesiątkę? Uwaga. Uwaga! Uwaga! Proszę państwa, znacie ten zawód. Co to może być? Są tutaj strzały w dziewiątkę, ale ja potrzebuję mieć strzał w dziesiątkę. Kto wie? Kto rozwiąże mi tę zagadkę? Szybko! Szybko, szybko, szybko! Wysyłaj teraz SMS-a, jeszcze się uda. I uwaga, witam serdecznie na antenie. Dzień dobry, zawód BSA. Dzień dobry. Cukiernik. Cukiernik. Fajne, bo proste, ale jeszcze nie z koperty, proszę pani. Szkoda. Szkoda, że jeszcze nie cukiernik. Zapisuję jeszcze tego cukiernika. Ach, proszę państwa, ja tak się dowiaduję, czuję po kościach, że będzie musiała być chwilka przerwy reklamowej, ale ja nie chcę tej zagadki oddać walkowerem, więc ja tutaj zapiszę szybciutko rozwiązanie i my widzimy się już po przerwie. Zostańcie koniecznie ze mną. Do zobaczenia. Jestem tutaj z państwem, jestem, czekam oczywiście i zapraszam. Proszę państwa, no tak to jest, program jest na żywo. Troszkę mi się wody wylało na mnie w pierwszej części programu, więc musiałem się przebrać. Ale ja cały czas jestem. Zawód bez litery A. W tej kopercie czerwonej jest rozwiązanie naszej zagadki. I kto z państwa poda mi prawidłową odpowiedź, ta osoba zabiera, uwaga, nawet 8 tysięcy złotych. Do zdobycia jest tyle. No z tym, że jeszcze nie usłyszałem tej odpowiedzi prawidłowej. Więc słuchajcie, musimy się skupić, musimy się zastanowić, co to może być za zawód bez litery A. Mnóstwo już tych pomysłów padło. Detektyw, elektryk, prezenter, kurier, pilot, fryzjer, szewc, żołnierz, leśniczy, listonosz, kelner, górnik, frezer, inżynier, złotnik, rolnik, ogrodnik, zdun, konduktor, jubiler, reżyser, elektronik i na końcu cukiernik, ale jeszcze nie padła odpowiedź z koperty. Proszę państwa, w tej kopercie jest prosty zawód, prosta nazwa zawodu, bo ja nie powiem, że wykonywanie tego zawodu jest proste. To nie jest tak, że to jest proste, ta praca do wykonania, ale na pewno jest to zawód, który każdy z was zna. Każdy z was zna ten zawód. Więc jeżeli masz dla mnie coś tutaj, co mógłbym faktycznie włożyć do tej koperty przed programem, to możesz mi to teraz podać. Jeżeli trafisz w dziesiątkę, strzelisz w dziesiątkę, wygrasz, uwaga, nawet 8 tysięcy złotych, bo to jest główna nagroda, o którą walczymy. Ja te pieniądze oczywiście mam. A jak się do studia zgłosić, panie i panowie? Już tłumaczę. Numer zgłoszeniowy jest widoczny w dolnej części ekranu. 75480 to jest numer SMS. W treści SMS-a wpisujemy gram i błyskawicznie do studia trafiamy i zagadkę rozstrzygamy. Słuchajcie państwo, nie powinno już tej gry z nami być, bo mamy dzisiaj kolejne gry zaplanowane, więc ja proponuję, reżyserze, dajmy tak jak się umówiliśmy, te błyskawiczne, ja wiem, ile możemy dać? 5 chwil? Na ostatnie, prawda, pomysły. Czekamy na ostatnie pomysły i zobaczymy. No mam nadzieję, że ktoś z was trafi na odpowiedź. Czekamy na ostatnie pomysły. No mam nadzieję, że to nie będzie 5 pomysłów. Może to będzie tak, że to będzie jeden pomysł, który teraz się pojawi. To będzie osoba, która tutaj rozbije bank i zabierze nawet 8 tysięcy złotych.
Proszę Państwa, serdecznie zapraszam do studia. Program jest nadawany na żywo, to jest czerwcowa, już trzecia niedziela, 18 dzień czerwca. Serdecznie Państwa do studia zapraszam. Kto z Was wie, kto z Was ma, to proszę szybciutko wysyłać gram pod numer 75480, no bo gramy o potężny zastrzyk gotówki na wakacje. I chyba kończymy zagadkę, uwaga! Witam bardzo serdecznie na antenie, dzień dobry, halo. Dzień dobry, Paulina z tej strony. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest Pani na żywo tutaj w programie. Gramy o 8 tysięcy. Zawód bez A. Okej, okay, tak myślę o tym złotniku i o tym jubilerze, ale że ma być zawód nieprzekombinowany, no to chyba chemik by wchodził w grę tutaj. Chemik? No fajne. Ale Pani jest spryciula, ja Pani powiem, bo tu Pani kombinuje złotnik, jubiler, no to chemik, nie? Fajne, fajne, jest Pani sprytna, ale to jeszcze nie jest z koperty, proszę Pani. To jeszcze nie jest z koperty, ja zapiszę tego chemika. Ja zapiszę tutaj tego chemika. Dziękuję serdecznie. Chemik. Dobra. Proszę Państwa, co nam jeszcze zostało do podania? To jeszcze nie jest chemik. Cztery chwile. Oj, tego chemika nie widać faktycznie, bo tutaj ta czwórka nam zasłania i widać tak, jakbym napisał przez samo H. Jakbym napisał przez samo H. No dobrze, wierzcie mi Państwo na słowo, że jest tu CH. Dobrze, cztery ostatnie chwilki, kto wie? 75480 to jest numer SMS o treści gram. Jakie macie skojarzenia? Kto z Was trafi na to skojarzenie, ta osoba zabierze nawet 8 tysięcy. Zostały nam 3 chwile. Czekam na dźwięk SMS-a, mamy SMS-a, a w takim razie to powoduje, że witam na antenie. Dzień dobry, halo. Halo. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Z tej strony Wioletta. Witam. Witam, chciałbym Pani Wiolet. Chciałabym podać zawód. Proszę. Podolog. Podolog, a to wiem, to się idzie do podologa, jak jest problem na przykład z nóżkami, ze stopami, ale to jeszcze nie podolog, jeszcze nie podolog. Dziękuję bardzo serdecznie. Chyba za trudne troszeczkę podolog. Chyba za trudne trochę jest podolog. Chyba to jest troszeczkę. Wie Pani, no nie wiem, czy każdy zna, czy każdy ma do czynienia z podologiem, prawda? Bo jednak jeżeli nie mamy chorych stóp, nie mamy jakichś tam problemów, ja wiem na przykład, że jakieś się robią obciski albo wrastające paznokcie, no to raczej do podologa nie pójdziemy. A z tym zawodem, który ja mam w kopercie, każdy ma do czynienia. I to jest ta podstawowa różnica. Ja dlatego mówię, że ta odpowiedź jest prosta. Że to nie jest nic przekombinowanego. Tak jak fryzjer, tak jak szewc, tak jak kelner, tak jak kurier. No nawet jak prezenter. No bo ja też, no macie teraz ze mną do czynienia, chcąc, nie chcąc. Dobrze, zapraszam Państwa serdecznie do studia. 75480 to jest numer SMS-owy, w treść wpisujemy słowo gram. No i proszę Państwa, bierzemy udział w jedynym takim programie w polskiej telewizji, w którym wygrywamy nie wychodząc z domu, nie ruszając się z fotela, z kanapy, z tapczanu, nie odchodząc od rodzinnego obiadu, tylko wysyłając SMS-a można tutaj trafić do studia. My oddzwaniamy do Państwa z ogromnym, jak widzicie, tempem, bo to tempo jest ogromne, nie pamiętam takiego tempa, ale to jest dla mnie najpiękniejszy prezent na to półrocze, odkąd z Wami jestem, bo jak mówię, dzisiaj mamy taki mini jubileusz. 18 grudnia to był dzień, kiedy program zadebiutował na antenie, a od tego czasu już mnóstwo osób u nas wygrało. Rozdaliśmy naprawdę już potężne pieniądze przez te pół roku i dziś mam do rozdania nawet 8 tysięcy złotych w tej zagadce. Dla kogo? Dwie chwile. Czekamy. Kto z Państwa wie? Czekamy. Proszę Państwa, im szybciej, tym lepiej. Im szybciej będzie ta odpowiedź tutaj podana, tym szybciej będziemy mogli zakończyć tę grę i przejść do kolejnej zagadki. Mam nadzieję, że ktoś z Was ma dla mnie jeszcze pomysł, bo trochę już tych pomysłów na tablicy jest. Ja nawet nie sądziłem, że jest aż tyle zawodów bez litery A. Myślałem, że ta zagadka znacznie szybciej zostanie rozwiązana. Ale dzięki temu nagroda mogła wzrosnąć do 8 tysięcy złotych. A czy jest jeszcze możliwa jakaś podwyżka, czy już nie? Dziewięć... no nie wiem, czy 9. A jakbyśmy dali naprawdę tutaj 10? No mamy pół roku programu, reżyserze, wiesz? Od pół roku jest nasz program, także ja na to półrocze, ja bym prosił o większą pulę.
Dobra, reżyser mówi, że faktycznie, że pół roku już ze mną tutaj się użera w tym programie, więc mamy 10 tysięcy złotych. Panie i panowie, jedyna taka okazja w Polsce. Można wygrać 10 tysięcy złotych. Trochę już tych odpowiedzi padło, ale mam nadzieję, że ktoś z was odgadnie, mam nadzieję, że ktoś z was już myśli o tym zawodzie, a może ktoś z was wykonuje ten zawód z koperty i właśnie ta osoba trafi tutaj do studia i poda mi odpowiedź. Nawet 10 tysięcy w grze. Proszę państwa, 75480 to jest numer SMS-a, w treści SMS-a wpisujemy słowo gram, no i wygrywamy. Kto wie, zawód bez za. Zapraszam bardzo serdecznie tutaj. Jeżeli jest osoba, która wysyła teraz SMS-a, trafi do studia. Mamy kogoś, świetnie. Halo, halo, witam na antenie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, jak ma pani na imię? Elżbieta. Witam. Pani Elu, proszę uprzejmie, zawód bez za. Dietetyk. Dietetyk. Fajne, fajne, w ogóle takie modne w dzisiejszych czasach i przydatne, ale to jeszcze nie jest dietetyk. Ja sobie tutaj zanotuję tego dietetyka. To jeszcze nie dietetyk. To jeszcze nie dietetyk. Jeszcze nie dietetyk. Proszę państwa, co zostało do podania? No chyba już teraz czekamy na ostatni pomysł, dlatego że no chyba już nie ma innych zawodów. Czekamy. Proszę być czujnym. Co zostało do podania, proszę państwa? Zawód bez litery A. Jeszcze jeden pomysł. Kto trzyma ten pomysł dla siebie? Kto się tym pomysłem ze mną tutaj pochwali? Czekamy, czekamy. Ja cały czas jestem w studiu, cały czas tutaj, dopóki jest zagadka, dopóki jeszcze ta koperta jest, to jeszcze można tutaj trafić, jeszcze można podać mi prawidłowe rozwiązanie. Znacie ten zawód. Naprawdę to jest proste, to jest tak samo dobrze znane jak na przykład prezenter, jak na przykład fryzjer, jak na przykład kelner, czy jak na przykład, proszę państwa, rolnik. To są dobre propozycje. Natomiast musi być konkretnie ten zawód, który jest włożony do tej czerwonej koperty. Kto wie? O, właśnie teraz dostrzegacie, tutaj reżyser znowu chce zrobić straszydło na ekranie, tak jak jest w YouTubie, taki jest filmik. Proszę państwa, tutaj macie pomysły. O, zobaczcie. O, ja już nie dam zrobić z siebie straszydła na ekranie, reżyser. Ja już mam opanowane patrzenie kątem oka na podgląd. W różnych sytuacjach. Dobrze, proszę państwa, zapraszam serdecznie tutaj do studia. 75480 treści gram. To i tak ja wam powiem szczerze, zapraszam oczywiście, to i tak jest luksus, że ja mam podgląd w studiu, bo ja pracowałem przez moment w takich warunkach, że ja nie miałem podglądu i to tak było wszystko na ślepo, czy trafiam, ale to były plenerowe różne wejścia na żywo z różnych miejsc. Jeżeli ktoś mnie pamięta z tamtego okresu, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Dobrze, ostatnia chwila. Kto z was wie? 75480 to jest numer, w treści jest SMS-a wpisujemy słowo gram, zawód bez litery A. Czekamy. Poczekaj, reżyserze, znajdę kogoś, poczekaj. No może ktoś właśnie teraz wysyła SMS-a, może ktoś już myśli o tym pomyśle i może ktoś właśnie teraz trafi tutaj do mnie. Telefonista dzisiaj mnie denerwuje. Czekamy, ostatnia chwila. Nawet 10 tysięcy w grze. To co, podpowiadamy coś reżyserze? No jeszcze czekamy, mówi reżyser, dobrze. Ja się boję, że jak dam podpowiedź, to reżyser każe obniżyć kasę. No to też tak może być, a taki, jednak takiego scenariusza nie chcemy. Chcesz dać podpowiedź i zmniejszyć nagrodę? Nie. Ale to nie ma takiej możliwości. Ale nie ma tak. No reżyser mówi, że damy podpowiedź, jak zmniejszymy nagrodę o 1-0. Nie, nie, nie. No to ja tak się nie bawię. Mamy 10 tysięcy, więc ja wolę poczekać jeszcze. Kto z was wie? Zawód bez litery A. Kto ma? Program jest nadawany na żywo. W tej chwili jest godzina, proszę państwa, 15:40. Czekamy. Czekamy. Zawód bez A. Proste słowo.
Czekamy. Reżyser już pogania. Proszę Państwa, mamy zero. Kto się zgłasza teraz? Szybciutko, bo muszę kończyć zagadkę. Już reżyser pogania. Mamy kolejne gry do rozegrania. Jeszcze zagadka tygodnia. Także naprawdę dzisiaj dużo roboty. Nawet 10 tysięcy do zabrania w tej grze. Kto wie? Jest ktoś. Świetnie. Witam serdecznie na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Z kim mam przyjemność? Elżbieta. Witam. Pani Elu, proszę bardzo, zawód bez A. Oczywiście reporter. Reporter. No dobre to jest. Pani słucha programu. Pani słucha programu, a ja bardzo dziękuję i bardzo lubię, jak Pani słucha programu. Natomiast to jeszcze nie jest reporter. To jeszcze nie jest reporter. Przykro mi. Przykro mi, przykro mi, to jeszcze nie jest reporter. To jeszcze nie jest reporter. Szkoda, ale proszę Państwa, to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł, reporter mi się podoba. Dobrze, reżyserze, co mogę tutaj podpowiedzieć Państwu? Dobrze, to w takim razie telefonista niech dzisiaj nie śpi. A ja daję ostatnią literę w tym czasie. Czy mogę tutaj na kopercie napisać, reżyserze? A tutaj, dobrze. Proszę Państwa, ja tutaj konsultuję z reżyserem moim wspaniałym, jak dać podpowiedź dla Państwa. I tutaj właśnie ją zanotuję. Proszę Państwa, o. O. Proszę Państwa, ostatnia litera tego zawodu to jest litera R. I tak jak Pani powiedziała, ten reporter, to mnie się to bardzo spodobało. Dlatego, że faktycznie reporter to jest dobra odpowiedź. Reporter kończy się na R, faktycznie. Konduktor też się kończy na R. Mieliśmy też prezenter, też się kończy na R. Kurier, fryzjer i proszę Państwa, frezer i inżynier. Te zawody faktycznie kończą się literą R i nie mają w sobie A. I jeszcze był kelner. I jeszcze był kelner. I teraz musi być taki zawód, proszę Państwa, który nie ma w sobie litery A, kończy się literą R. Ja nie wiem, reżyserze, czy taka podpowiedź, to trochę mi nie zrobiłeś łaski. Dlatego, że gdybyśmy dali pierwszą literę, to myślę, że byłoby trochę prościej odgadnąć. A jak jest ostatnia litera, to takie mam mieszane odczucia, no ale przekonamy się. Czy ktoś z Was ma dla mnie odpowiedź? Zawód bez A kończy się na R. I ten zawód jest warty nawet 10 tysięcy złotych. Czekam. Siedem, pięć, cztery, osiem, zero. To jest numer SMS-a. W treści SMS-a wpisujemy słowo gram. I wygrywasz być może nawet 10 tysięcy złotych. Może ja nie będę stawał po tej stronie, bo tutaj, żeby Państwu nie zasłaniać. Dobrze, reżyserze, ja proszę o 3 minuty, żebyśmy już nie przedłużali tego konkursu, bo wiem, że już jesteśmy w niedoczasie. 3 minuty. Proszę Państwa, zawód bez A kończy się na literę R. 3 minuty wystartowały. Znacie ten zawód. Każdy ten zawód zna, każdy z Państwa miał z tym zawodem do czynienia. Co to może być? Trzeba trochę pomyśleć. No pomyśl. Zawód nie ma w sobie litery A, kończy się na literę R. Czekamy. Pomyślcie Państwo, ja teraz się trzeba skupić, ja czekam, w każdej chwili można wysłać SMS-a, jak widzicie, bardzo łatwo trafić do studia. Na pewno tych zawodów już zostało być może parę, bo większość jest już na tablicy. Reporter, konduktor, inżynier, frezer, fryzjer, kurier, prezenter, kelner. Co to może być? Bez A kończy się na literę R. Niecałe 2 minuty. Mrugaj numerem, reżyser, żeby ludzie wiedzieli, że można. Można się zgłaszać. Jak masz propozycję zawodu, w którym nie ma litery A i kończy się literą R, to teraz wysyłaj SMS-a, bo może się okazać, że dzięki Tobie kończymy grę. Czekam. Czekam.
Do kogo powędruje 10 tysięcy? To jest, słuchajcie, kasa, która umożliwia naprawdę fajny wakacyjny wyjazd, fajny remont na wakacje, a może uda się gdzieś wyjechać, może uda się gdzieś ruszyć. Zapraszam bardzo serdecznie tutaj do studia. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej. To jest program na żywo. Niedziela, 18 dzień czerwca. Została nam minuta, ludzie! Zawód bez A kończy się na literę R. Nie no, wyleciało ludziom. Wyleciało ludziom z głowy chyba. Ha, 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 ha. Proszę Państwa, naprawdę nie macie pomysłu już? Ale tak, cieszę się, że jest dobre tempo. Jak widzicie, nie ma problemu z tym, żeby trafić do studia. Co chwilę słyszę tutaj zgłoszenie, więc to mnie cieszy. To jest jednak dowód na to, że są osoby, które chcą się z nami bawić. No ale nie mamy jeszcze tego rozwiązania, więc no kto tutaj strzeli w dziesiątkę? 20 sekund. Chyba już nie wiedzą ludzie, co tutaj podać, reżyserze, wiesz? Bo już trochę tych zawodów padło. Trochę nawet więcej niż myślałem, że padnie. Uwaga, 10 sekund, wysyłaj teraz SMS-a. To jest właśnie ten moment, żeby się zgłosić. 5, 4, 3, 2, 1. Mamy 0, panie i panowie. Czekam na strzał w dziesiątkę, czekam na osobę, która nie wychodząc z domu zarobi 10 tysięcy złotych. Kto to będzie? Jest, jest. W takim razie już teraz witam serdecznie na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo proszę, zawód bez A kończący się na R to? Może dyrektor. To jest dobre. To jest dobre, dyrektor, ale to jeszcze nie jest z koperty dyrektor. Dziękuję panu bardzo serdecznie. To jeszcze nie jest dyrektor. Ja zapiszę tego dyrektora. Tylko, że też szczerze powiedziawszy, ja powiem, no to jest bardziej funkcja. Wiecie państwo, jest cytat filmowy, wiesz, reżyserze, może pan, który tutaj zatelefonował, proszę telefonistę o czujność, może pan, który tutaj został połączony, zasugerował się cytatem z filmu Co robi pani mąż, zdaje się, mój mąż to jest z zawodu dyrektorem, prawda? No było takie, taki cytat, ale proszę państwa, dyrektor raczej nie jest zawodem, to jest bardziej funkcja, to jest stanowisko, to jest czasami kwestia awansu, prawda, że ktoś awansuje na dyrektora. Dajmy na to. Dobrze, słuchajcie państwo, nie kończymy, nie, reżyser, poczekaj, bo może ktoś właśnie teraz tutaj chce podać odpowiedź, może ktoś jeszcze ma dla mnie pomysł. Proszę państwa, zawód bez A kończy się na literę R. Co to może być? Nawet 10 tysięcy. Halo, halo, witam serdecznie na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę bardzo, zawód bez A kończy się na R. Na R nie mam, ale mam inne. Proszę podać. Inne? Proszę no to inne to by był ginekolog. No mogłoby być, faktycznie, ale proszę pani, jednak żeby wygrać w naszym programie, to trzeba podać odpowiedź z koperty. Ja już państwu tutaj troszeczkę zawęziłem pole poszukiwań. Powiedziałem, że zawód z koperty kończy się na R i nie ma w sobie A, a ginekolog kończy się na G. Więc nawet nie będę zapisywać. Bo to tak nie chcę, prawda, nikogo już mylić. Słuchajcie państwo, mamy podpowiedź. Kończy się ten zawód z koperty na literę R. A ginekolog kończy się na G. Na pewno nie może być żadnego innego zawodu w tej kopercie, który by się kończył na inną literę niż R. Okej? Okay? Dobrze. Nie, to ja muszę dać jeszcze jedną szansę reżyserze, no bo jak tutaj był ten ginekolog, znienacka się pojawił w studiu, także no jeszcze poczekajmy. Słuchajcie, jest 10 tysięcy złotych do zabrania. Program, który oglądacie, jest programem na żywo. Bardzo łatwo do studia trafić. Każdy z państwa, kto wysyła SMS-a, może dostać telefon zwrotny. Ostatnie 3 minuty nam się pojawiło tutaj niniejszym. I 10 tysięcy do kogoś z was powędruje, jeżeli się teraz sprężymy. Jeżeli teraz wszystko pójdzie dobrze, to 10 tysięcy może należeć do kogoś z was. Proszę państwa, co może być w tej kopercie? No, znacie ten zawód.
Czekam, zapraszam. 10 tysięcy złotych to już jest poważny pieniądz, o który toczy się gra. To już są naprawdę potężne pieniądze. Ja mam nadzieję, że ktoś z Was już wysyła do mnie SMS-a. Nawet jeżeli już wcześniej brałeś udział, możesz wziąć udział ponownie. Tutaj nie ma limitu. Czekamy. Ale reżyserze, ja wiem, że mamy jeszcze zagadkę tygodnia i kolejne zagadki, ale poczekajmy. Dwie minuty 10. Reżyser, ja pamiętam o zagadce tygodnia, ja pamiętam. Musimy to rozstrzygnąć, ja wiem. Dwie minuty. Jeszcze kogoś znajdziemy, moment. Jeszcze kogoś znajdziemy. Proszę Państwa, zawód bez A kończy się na R. Może ktoś z Was wykonuje taki zawód. Były tutaj takie propozycje, na przykład jubiler, na przykład reżyser, na przykład reporter, na przykład inżynier, na przykład fryzjer, prezenter, kurier. Co zostało? Minuta 35, czekam na SMS 75480 i w treść wpisujemy słowo gram. Nawet 10 tysięcy. Dobrze, czekam, bo może Państwo jeszcze myślicie, zastanawiacie się. Jak wiecie, jak słyszycie, w każdej chwili do studia można trafić. Nie ma z tym problemu. To są wszystko Wasze pomysły, to są wszystko Wasze SMS-y, które zostały tutaj, na które oddzwoniliśmy i mamy te odpowiedzi podane przez telefon. Więc proszę Państwa, łatwo jest do studia trafić. Nikt mi nie powie, że się nie da. Minuta. Są emocje, bo gra się toczy o 10 tysięcy. Dlatego taka stawka, ja Państwu powiem dlaczego. Tylko i wyłącznie dlatego, że dzisiaj mamy pół roku naszego programu. Pół roku, odkąd tutaj się z Wami co tydzień spotykam, co tydzień tutaj mam dla Państwa pieniądze. I chcę tak dzisiaj naprawdę uhonorować wszystkich tych, którzy od tego pół roku mi towarzyszą. A są tacy widzowie, którzy nie przegapili ani jednego odcinka. I ja takim widzom bardzo dziękuję. Ale są też osoby, które zaczęły nas oglądać, na przykład od marca, od kwietnia. I ja też Państwu bardzo dziękuję. Zachęcajcie swoich znajomych, mówcie swojej rodzinie o naszym programie, bo jednak w telewizji też liczy się oglądalność. Im będzie nas więcej, tym program będzie dłużej emitowany. Dobrze, 20 sekund. Kto się zgłasza? Czekamy. Uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Mamy 0. Kto się zgłasza? Teraz? Muszę mieć teraz odpowiedź. Mam nadzieję, że zakończymy tę zagadkę, jak to się mówi, z happy endem. Ale dzisiaj jest tutaj naprawdę emocjonująco, dlatego że nie wiemy, nie znamy momentu, w którym ktoś z Was może zarobić 10 tysięcy. Kto to będzie? Czekam. Czekam. Jeszcze moment. Czekamy, reżyser. Uwaga! Uwaga, proszę Państwa, ktoś się zgłasza teraz? Czekamy. Czekamy szybciutko. Czekamy. Reżyser, ja nie mogę otworzyć koperty nie mając widza. Jeszcze czekam. Czyżby już nie było pomysłów? Czyżby była potrzebna chwila oddechu, panie i panowie? No ja cały czas czekam. Jeżeli by nawet się tak zdarzyło, że będzie chwila oddechu, to oczywiście będzie możliwość, aby wysłać SMS w trakcie reklamy i być tutaj ze mną w studiu zaraz po przerwie. Ale mamy SMS-a, świetnie. Witam na antenie. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Zawód Beza. Bileter. Bileter. Dobre, bo proste, ale jeszcze nie z koperty. Proszę Państwa, ja jeszcze raz znakuję kopertę. Jeszcze raz znakuję kopertę i dziękuję Państwu serdecznie za tę część programu. Widzimy się po przerwie. Do zobaczenia.
I to już jest trzecia część naszego programu. Witam Państwa bardzo serdecznie, Krystian Lis, oglądacie Zagadkowy Weekend. Znacie, proszę Państwa, tę piosenkę, nic nie może przecież wiecznie trwać. No właśnie, ta zagadka też nie może wiecznie trwać. Zagadka jest już z nami za długo. To usłyszałem od reżysera w trakcie przerwy reklamowej. I to powoduje, że musimy dobijać do brzegu z tą zagadką, bo jeszcze dużo przed nami. I dlatego, reżyserze, tak jak się umawialiśmy, podpowiemy, prawda, jaka jest pierwsza litera tego zawodu. Ostateczna podpowiedź, ostateczne koło ratunkowe dla Państwa. Proszę Państwa, ja notuję tutaj w tym miejscu pierwszą literę tego zawodu. Tutaj zrobię dwukropek, żeby to było wiadome, o co mi tutaj chodzi. I mamy tak, zawód ten zaczyna się literą I i kończy się literą R. I nie ma w sobie litery A, proszę Państwa. Zawód I, ja tutaj dam kropkę nad I, będę jak Monika Olejnik. I kończy się na R i proszę Państwa, nie ma w sobie litery A. Uwaga! Nie jest to inżynier, ponieważ inżynier został wypowiedziany. I ja tego inżyniera tutaj zakreślę w kółku. Proszę Państwa, to nie jest inżynier. Bo inżynier został wypowiedziany i nic więcej jeszcze tutaj się takiego nie pojawiło, bo chyba jest tylko jedna możliwość. Proszę Państwa, zawód na literę I, kończy się na literę R, nie ma w sobie litery A. Czy coś jeszcze mogę podpowiedzieć, reżyserze? A reżyser mówi do mnie tak. Krystian, nie ucz ludzi rozwiązywać zagadki. Oni sami wpadną na pomysł i nie musisz ich uczyć. Ale ja nikogo nie uczę. Reżyser, ja nikogo nie uczę, ja nikogo nie instruuję. Ale ja za dużo nie powiedziałem. Dobrze, zawód bez litery A, proszę Państwa. Na literę I, bez A i kończy się na R. Kto wie? Nawet 10 tysięcy do zabrania. Słuchajcie, ta zagadka jest z nami za długo. Jak śpiewała Anna Jantar, a potem Natalia Kukulska, nic nie może przecież wiecznie trwać. Więc ta zagadka nie może wiecznie trwać. Ale ja będę miał dobre newsy dla kogoś z Was, bo ktoś z Was wygra nawet 10 tysięcy złotych, panie i panowie. Zapraszam bardzo serdecznie. 75480 to jest numer. W treści SMS-a wpisujemy słowo gram. No i gramy. I panie i panowie, wygrywamy nawet 10 tysięcy. Ta pula jest dlatego taka, bo dzisiaj jest pół roku od debiutu naszego programu na antenie Polonii 1. Ja bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy oglądają nas tutaj co niedzielę. Oglądajcie nas Państwo, bo jednak bez Was ten program nie ma sensu. Ale z samego oglądania nie ma wygrywania. Wygrywanie jest wtedy, kiedy bierzesz udział w tym programie, kiedy wysyłasz SMS o treści gram pod numer 75480, bo wtedy możesz stać się bogatszy o nawet 10 tysięcy w przypadku tej zagadki. Proszę Państwa, zawód kończy się na R, zaczyna się na I i jest w tej kopercie, nie ma litery A i ja czekam przez ostatnie 3 minuty. 3 minuty się pojawiły na ekranie, wobec tego, reżyserze, startuj to odliczanie. Startuj to odliczanie. Ja mam nadzieję, że jak najszybciej teraz uda nam się dobić do brzegu z tą zagadką, no bo chyba odpowiedź jest tylko jedna. Chyba odpowiedź jest tylko jedna. Proszę Państwa, zawód prosty, znany, skoro nie inżynier, bo inżynier już padł, to co może być w kopercie? Skoro to nie jest inżynier, ale też jest na I i kończy się na R i nie ma tam A. Co to może być? Na I? Nie wiadomo, czy to nie jest, reżyserze, wiesz, tak, że wszyscy ludzie teraz się skupili na tym inżynierze i jak na złość nic innego nie przychodzi do głowy, bo tak może być. Proszę Państwa, nie inżynier. Od samego początku, od godziny startu naszego programu, a była to godzina 14:28, w tej kopercie jest ten zawód. Kto wie jaki? Minuta 45, czekamy. Im szybciej teraz wyślesz SMS-a, tym większa szansa, że to właśnie ty staniesz się bogatszy, bogatszy o nawet 10 tysięcy. Są czasami osoby takie przed telewizorem, które myślą sobie, to się nie uda. A, to na pewno nie mam szans. A, to nie dla mnie takie zagadki. No to taka osoba na pewno nie wygra. Na pewno nie. Jeżeli jesteś przed telewizorem i coś ci chodzi po głowie i masz jakąś nazwę zawodu na I, kończy się na R i nie ma w sobie A, to może być strzał w dziesiątkę.
Jeżeli wyślesz teraz do mnie SMS-a, możesz stać się bogatszy o nawet 10 tysięcy, które sobie wykorzystasz na przykład na wakacje, na wyjazd, na remont. Dołożysz sobie do czegoś, kupisz sobie na przykład coś fajnego do domu większego. Ostatnia minuta. Ma ktoś pomysł? Czekam. Zapraszam Państwa, proszę być czujnym. Jeżeli ktoś wysyła SMS-a, może ode mnie dostać telefon zwrotny. Wtedy trzeba się tutaj wypowiedzieć. Czekam, 40. Czekam. Jest! Jest ktoś! Świetnie! Być może kończymy cały konkurs. Halo, halo, witam serdecznie na antenie. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Proszę bardzo. Mam zawód introligator. Introligator. Ale to nie jest to. O, ja też jestem smutny, pani droga. Introligator to nie jest to, dlatego że ma... A! A, no nie, 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 introligator nie. Ja wiem, że to by jest takie znane kiedyś, no bo introligator na przykład oprawiał książki, ale to nie jest introligator. Nie, 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 nie. Słuchajcie Państwo, musicie mieć przeliterowaną nazwę. Ja nie mogę usłyszeć introligatora, a poza tym to jest trochę za trudne, bo ja mówię, że to jest proste w tej kopercie i znane, i popularne, i w dzisiejszych czasach każdy zna. Dobrze. Poczekaj, reżyserze, ja wiem, że jesteśmy już po czasie, że już nam się... Aha, zegar jeszcze jest, dobrze. To jeszcze nie jesteśmy po czasie. Proszę Państwa, jak się popieści, to się zmieści. Jak się popieści, to się zmieści. Wysyłaj teraz SMS. 75480 o treści gram. Czekam. 3, 2, 1. Uwaga, jest 0. Kto? Teraz weź komórkę, wyślij SMS-a. Możesz ty tu trafić. Czekam. Nie introligator, bo ma A. Nie inżynier, bo już się pojawił, ale... Proste, kochani, znacie to. Tylko trzeba to w głowie wyszukać, no po prostu. Ja wiem, że łatwo mi się mówi, ja wiem, że łatwo mi się mówi, no bo ja wiem, co jest w kopercie, tak więc to jest trochę inna perspektywa. Ja Państwa poinstruuję, jak tutaj trafić. Uwaga, gram pod numer 75480. Czekam. Wysyłaj SMS-a. Nie inżynier, tylko... Tylko. Jak wysyłasz teraz, bądź czujny, bo możesz dostać telefon. Jak ci zawibruje komórka, odbieraj. Wysyłaj. I. Panie i panowie, no. No, proszę Państwa, kto się zgłasza teraz? Uwaga, uwaga, dawno nie było takiej gry, takich emocji tutaj w Polonii 1. Kto się zgłasza? 10 tysięcy do zabrania dla dla proszę Państwa, ale mi tutaj robicie dzisiaj naprawdę, ja tu z duszą na ramieniu już jestem, bo już powinniśmy być po zagadce. Program na żywo, niedziela, 18 czerwca. W tej chwili wszystkie zegary w całym kraju pokazują godzinę 14, co ja mówię, 16:07. Chciałem powiedzieć 4:07. Kto ma ten zawód? Proszę Państwa, kto ma? Chociaż jedna osoba, która się zgłosi teraz, nie inżynier. Ale inżynier jest bardzo blisko. Kto ma pomysł? Zawód bez A.
na i. Może akurat to jest ten dzień dla ciebie, może ty masz szczęście, wyślij SMS-a, no bo teraz widzę, że jest cisza. Może naprawdę już ludzie nie mają pomysłu, ale naprawdę warto, warto wysłać teraz SMS. Jeszcze czekamy. Zapraszam. Czekamy. Czekaj, reżyser, no nie otworzę teraz koperty, no moment. O, jesteś na antenie. Halo, halo, witam. A, ktoś się speszył. Ktoś się speszył. To tak czasami bywa, proszę Państwa, tak to czasami bywa. Bądźcie Państwo czujni, jeżeli jesteście połączeni już ze studiem, zachowajcie odrobinę cierpliwości, bo to też no, musi telefonista przełączyć na studio. No dobrze, czekamy jeszcze, bo nie sądziliśmy, że ktoś się rozłączy. Jest dogrywka. Proszę Państwa, szybciutko, zaczyna się na i, kończy się na r, nie ma litery a w tym zawodzie, nawet 10 tysięcy do zabrania, kto wie. Ja wiem, że już nie jest tak łatwo, ale no jedna osoba, słuchajcie, jest 10 tysięcy, ja nie bez kozery trzymam tę kasę. To nie inżynier, tylko... Uwaga... I moment, 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 czekamy. Nie otworzę jeszcze, nie, nie, nie pokażę jeszcze. Moment, reżyserze, poczekaj. Reżyser mówi pokazuj, pokazuj, bo czas, czas goni, czas nagli. Ja dam tylko trzy chwilki. Proszę Państwa, trzy. Szybko! Gazu! Proszę Państwa, gazu! No nie hamujemy teraz! Nie hamujemy! Gazu, gazu, gazu! Kto tu wpada? Trzy chwile! Dwie chwile! Kto naciska na gaz? Gazu! Zawód na i! Na r się kończy! Nie ma tam a! To... Robię co mogę. Robię co mogę, proszę Państwa. Dawno już tak się tutaj nie ugadałem. Jest wreszcie, jest wreszcie. Może teraz kończymy. Halo, halo, witam na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana. Jak ma Pan na imię? Patryk. Panie Patryku, zawód, bardzo proszę, jaki to może być? Instruktor. Instruktor. Nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie instruktor. Miał być w kopercie instruktor. To jest prawda, panie Patryku. Miał być instruktor, ale tutaj no, na ostatnią chwilę ja zmieniłem zdanie i włożyłem przed programem coś innego do koperty. To nie jest instruktor w kopercie. To jest dobry pomysł. To jest naprawdę dobry pomysł, ale to jeszcze nie instruktor. Nie. To jeszcze nie instruktor. Nie pokażę, nie pokażę, nie pokażę, reżyserze. Poczekaj, bo to nie mogę teraz, wiesz, wyjść przed orkiestrę i pokazać. To nie jest instruktor. Powiem tak. Ja wiem, dlaczego może pan tak pomyślał faktycznie, no bo tutaj reżyser mówił do mnie, że ja mam nie uczyć ludzi, prawda, jak zagadkę rozwiązywać. Tylko, że ja powiem tak, proszę państwa, ta osoba, która jest w kopercie, podobnie jak instruktor, ona też może przekazać wiedzę. Ale niekoniecznie w świecie realnym. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że proszę Państwa, ta osoba może też działać w internecie. A ona przede wszystkim działa w internecie. I ta zagadka jest zagadką bardzo na czasie. Proszę Państwa, ta zagadka jest bardzo na czasie. Ta osoba, która jest w kopercie, ona też może przekazać wiedzę jak instruktor. Ona też może, proszę Państwa, jak instruktor, bo ona też w ogóle ma tutaj na drugim miejscu literę N. Ma tutaj N. Ale to jest co innego, proszę Państwa. To jest in, kończy się na r, może przekazać wiedzę o gotowaniu, o sprzątaniu, o relacjach międzyludzkich, o kosmetykach, o malowaniu się. Działa w internecie. Ja, proszę Państwa, gwarantuję, że jeżeli macie dzieci, nastolatków,
to oni siedzą w tym cały czas. Siedzą tylko w tym i oglądają. I mają, proszę Państwa, w telefonie siedzą, prawda, i otwierają tylko te różne portale, te różne aplikacje i oglądają właśnie ich. Może na przykład Twoje dziecko już się bawi w niego albo chce nim zostać w przyszłości. Proszę Państwa, to jest zawód bardzo na czasie. Te osoby zarabiają szmal kasy. Szmal kasy, jeżeli są dobrymi. Co to jest w kopercie? Proszę Państwa, in kończy się na R, zostały nam 2 minuty. Nowoczesny zawód. Dlatego ja mówiłem od samego początku, że to jest zawód na czasie. Że to jest, proszę Państwa, zawód prosty. No bo jednak on nie wymaga trudu. On wymaga jednak takiego, wiecie Państwo, no jednak sprytu i takiej też przedsiębiorczości. Proszę Państwa, minuta 45. Nowoczesny zawód. Ja myślę, reżyserze, wiesz, my mamy chyba tutaj trochę widzów dojrzalszych. I chyba nasi widzowie nie wiedzą. Wiesz? Tak to może być, że jednak to jest zbyt mało znane wśród naszych widzów. Bo jednak mamy widzów trochę dojrzalszych. Proszę Państwa, co to jest za zawód? Co to jest za zawód? Nowoczesny zawód. Zawód, który występuje w internecie. Na różnych portalach, na różnych serwisach, w różnych mediach społecznościowych. Te osoby między innymi reklamują różne rzeczy. Te osoby między innymi wywierają wpływ. O właśnie, te osoby wywierają wpływ na nas. Te osoby wywierają wpływ na nas, na nasze decyzje zakupowe, ale też mogą przekazać wiedzę. Dla kobiet, czym warto się pomalować? Dla faceta, co warto na przykład, jakie auto? Jaki na przykład, co wybrać, prawda, do majsterkowania? No na przykład, w internecie działają, kto wie, nowoczesne to jest. Nowoczesne, ale to jest zawód przyszłości. Ja też dlatego tutaj od samego początku programu mam ten zawód w kopercie, bo chcę Państwu zawsze, za każdym razem udowadniać, że program, który oglądacie, jest programem na żywo i my idziemy z duchem czasu. Dobrze, ja już nic nie gadam, 30 sekund. Kto wie? Kto wie? Proszę Państwa, kto wie? Zawód przyszłości, zawód w internecie. 20 sekund. Ja myślę, reżyser, to jest chyba dla naszych widzów za trudne. Dla naszych widzów za trudne, bo może być tak, że mamy widzów dojrzalszych, którzy nie oglądają ich. No dobrze, ale uwaga, przekonamy się. 3, 2, 1. Panie i panowie, moim numerem 1 w tej zagadce, w Polonii 1 jest... Cisza, czekamy. Musi się to teraz udać. Musi się to teraz wydarzyć. Panie i panowie, kto wie? Może ich lubisz oglądać. Nie instruktor, ale też może przekazać wiedzę. W internecie. Instruktor to może być jazdy na nartach, a ta osoba w internecie może pokazać, jak jeździć na nartach. I wtedy mówimy na nią in. Najnowocześniejszy, najmodniejszy zawód na topie. To jest zawód na topie. Znacie ten zawód. Jak to się nazywa? To jest też taka nazwa, wiesz, reżyser. Może ludzie boją się, że tego nie będą umieli wypowiedzieć. Słuchajcie Państwo, nie bójcie się, ja zaliczę. Ja zaliczę. Oni, te osoby, które są w kopercie, wpływają na nasze wybory. Oni nam podpowiadają, co kupić. Jaki kosmetyk jest najlepszy? Jak dbać o pielęgnację ciała? Jak się odżywiać? Jakie ćwiczenia wykonywać na przykład? Kto wie? Kto wie? Zawód, proszę Państwa, in na R. My mamy, reżyserze, zbyt dojrzałych widzów tutaj, wiesz? Ale nie będą ludzie tego wiedzieć. A znowu, jak są osoby, które mają mniej niż 18 lat, to są wykluczone z gry, a one znają ten zawód, wiesz, reżyser? A my po prostu nie możemy tutaj mieć gracza niepełnoletniego i ludzie o tym wiedzą. Proszę Państwa, co jest w tej kopercie? Ja muszę już zrywać tę kopertę, ale jeszcze czekam. No, prezenter był blisko, mógłbym powiedzieć. Prezenter był naprawdę blisko, bo to też jest jakby prezenter. Tylko, że ta osoba wywiera wpływ w internecie. Prezenter może być... Prezenter bardziej jest w telewizji albo w radiu. A to jest w internecie, proszę Państwa. Jak to się nazywa? In?
10 tysięcy za to płacę. Kto wie? Kto wie? To jest taki prezenter w mediach społecznościowych, proszę Państwa. Kto wie? Kto wie, kochani, in? To nie jest instruktor. To nie jest instruktor. Ale on może pokazać, prawda, coś. Poinstruować. Dobrze, reżyserze, cisza. Ja nie zdejmę koperty, człowieku, czekaj. Uwaga. Dobrze, policzę od trzech, reżyserze. Poczekaj chwileczkę, dobrze? Ja policzę od trzech, może ktoś wyśle SMS-a. Wiem, że ludzie mogą mieć problem z zagadką, bo mamy tutaj trochę widzów dojrzalszych i widzowie dojrzalsi niekoniecznie muszą kojarzyć. Ale dajmy jeszcze trzy chwile. Może akurat ktoś słyszał. Uwaga. Trzy. Jeżeli masz młodych ludzi w domu, idź się zapytaj. Jak się nazywa taki zawód z internetu, gdzie wywierają wpływ osoby na i, in? I to grubych, powiem tak kolokwialnie, powiem Państwu, no gruby hajs zarabiają na tym, no trzepią kasę. A patrzcie, ile osób dzisiaj wpadło do studia, nikt nie pomyślał o tym zawodzie, więc to pokazuje reżyserze, że mogą ludzie nie wiedzieć, a to jest bardzo na czasie. To jest bardzo na czasie. Dwa. Nowoczesny zawód, popularny zawód. Jak się zapytasz teraz 12-latka, 14-latka, kim chce być w przyszłości, to mnóstwo właśnie takich młodych powie, że chce być in. Nie instruktorem, nie inżynierem. Gdzie tam chcą być inżynierem? Chcą być in. No działać w internecie, ale jak to się nazywa? Jak się to nazywa? Kochani, dwie chwile. In? I uwaga. Nie pokażę jeszcze odpowiedzi. Reżyser mówi, że oni są czasami śmieszni. No, są śmieszni, czasami są śmieszni, owszem. To też trzeba uważać, których się wybiera do oglądania, bo nie każdy ten, który jest w kopercie, jest taki godny naśladowania, no tak powiem. Kto wie? Ja wiem, że już nie ma czasu. Proszę Państwa, wiem, że teraz już jest ciężko to wszystko złożyć w całość, jak ktoś teraz dołączył do oglądania programu, ale ja czekam już tylko na SMS-a, już nie ma co myśleć. Uwaga, ostatni moment. Dobrze, bierzemy ten telefon, wysyłamy tego SMS-a wspólnie. To jest ostatnia prosta w drodze po nawet 10 tysięcy złotych. Ja szybciutko, ostatecznie dyktuję numer SMS-a. Uwaga, szybko teraz. 75 480 i w treści SMS-a wpisujesz gram. Gry, a my. Kto wie? Reżyser, my tu mamy widzów dojrzałych. Polonia 1 to jest stacja oglądana przez widownię dojrzałą. Widownia dojrzała nie będzie tego znała. Wiesz? I tu mamy ten problem. To jest nieprzemyślana zagadka jednak. No ale już czekam sporo czasu, no ja nie mogę zabrać tych 10 tysięcy. Mi by było szkoda oddać do księgowości 10 tysięcy. No mam tę kasę, chcę komuś oddać. Dobrze, cisza, czekam. Daj ostatnią minutę na skupienie, reżyser. Bardzo proszę. Ostatnia minuta. Ostatnia minuta nas nie zbawi. Bo takie odliczanie na palcach to jest niemiarodajne. Dobra, ja się nie odzywam. Daję teraz Państwu czas na wysłanie SMS-a. Teraz.
No była minuta tutaj mojego milczenia. Kto wie? Jak tylko będzie SMS, to błyskawicznie oddzwonimy do kogoś z Państwa. Uwaga! Uwaga! Proszę Państwa, co jest w tej kopercie? In? No przecież nie inżynier. Inżynier nie działa w internecie. Chociaż no, może wysyła jakiś projekt przez internet, ale on się nie pokazuje w internecie. Tylko... Inżynier w internecie raczej się nie pokazuje, a on się pokazuje. Kto wie? I to jest zawód. Kto wie? Ludzie. Jedna osoba jest potrzebna. Nie wiedzą ludzie. Tutaj po prostu mamy problem z... To jest długa nazwa i ta nazwa jest trudna, wiesz, pod kątem pronunciation. Wiesz, że pod kątem pronunciation, pod kątem wymowy. To nie jest łatwe pronunciation. Czekamy. Zrobimy chwilę oddechu chyba. Ja tu jeszcze oznakuję tę kopertę, żebyście Państwo mieli dowód, że ja cały czas czekam. Tu dwa pytajniczki jeszcze narysowałem. Szanowni Państwo, zostańcie ze mną. Można w trakcie reklamy się zgłosić. Ja wracam do Was dosłownie za 3 minuty. Bądźcie ze mną. No i ja cały czas czekam tu na Ciebie i liczę, że nie zawiedziesz. Słuchajcie Państwo, jeszcze jest szansa, jeszcze jest możliwość. Zawód, który jest w kopercie od samego początku programu, już od tutaj dobrych kilkudziesięciu minut, jest cały czas niezmienny. Proszę Państwa, ten zawód zaczyna się literami IN, kończy się na literę R. Jest to zawód znany, jest to zawód, który jest wykonywany w internecie. Jest to zawód bardzo na czasie i ja wiem, że już jesteśmy po czasie tej zagadki, ale ja chcę, żeby ktoś tutaj miał szansę na zdobycie 10 tysięcy złotych, bo o tyle nawet toczy się gra. Ostatnie dwie minuty tego konkursu, panie i panowie, więcej nie będę czekał. Ja niniejszym odkładam na razie tę nagrodę, ale za chwilę ona może być twoja i ja w tym czasie odklejam tę kopertę, ale jeszcze nie otwieram, spokojnie. Na razie ją tylko odklejam. I czekam, kto mi wypowie, jaki zawód znajduje się w tej kopercie. Minuta 40. Szanowni Państwo, zawód, który jest w tej kopercie, jest zawodem nowoczesnym. Jest związany z internetem. Jest związany z wywieraniem wpływu. Była dobra odpowiedź inżynier. Ale inżynier raczej w internecie nie wywiera wpływu. Raczej w internecie ciężko spotkać inżyniera. A to, co jest w kopercie, proszę Państwa, to może być osoba, która... ma właśnie dobre kontrakty, czy to reklamowe, czy to ze sponsorami i przez to zarabia, bo pokazuje nam, jakich produktów warto używać, na przykład do pielęgnacji skóry, na przykład do gotowania, co wybierać i tak dalej, i tak dalej. Co to jest, proszę Państwa, jak nazywa się taki nowoczesny zawód internetowy? Ostatnia minuta, czekam. Wysyłaj SMS-a, my możemy do Ciebie oddzwonić, jak tylko wyślesz SMS o treści gram pod numer 75480 i Twoja może być nagroda, która wynosi nawet 10 tysięcy złotych. 45 sekund. Proszę Państwa, wielkie emocje. Ja nie pamiętam takich emocji w tym programie. Ja nie pamiętam takich emocji, bo też powiem Wam szczerze, jak jest. No, sytuacja jest taka, że ja nie mam pewności, czy są z nami osoby, które kojarzą akurat to słowo. Bo to słowo jest słowem z języka zapożyczonym. O, to jest zapożyczenie z języka angielskiego oczywiście. I to jest niestety osób w wieku dojrzalszym być może mało znane. Być może mało znane. Ale słuchajcie, ja dlatego mogę zapłacić dzisiaj nawet 10 tysięcy złotych. Zostało nam już bardzo niewiele czasu. 10 sekund na wysłanie SMS-a. Jeżeli teraz wysyłasz tego SMS-a, jesteś na najlepszej drodze po nawet 10 tysięcy. Wszystko w Twoich rękach. 3, 2, 1. Cisza i czekam teraz. Jedna osoba, jak najszybciej. Co to jest? Czekam. Kto wie? Znacie, naprawdę znacie. Znacie z mediów społecznościowych, znacie z różnych aplikacji. Oglądacie ich.
Kto wie? Obawiam się, że osoby troszkę dojrzalsze no niekoniecznie muszą znać. No, taka zagadka, proszę Państwa. Może następnym razem będzie coś innego. Ale teraz już musimy kończyć tę zagadkę. Panie i panowie, kto? Kto wie? Nawet 10 tysięcy złotych. Dla kogo ta kasa? Komu pogratuluję zdobycia tak dużych pieniędzy? Co jest w tej kopercie? Proszę Państwa, no już muszę otwierać tę kopertę. Tu jest ta odpowiedź. Proszę Państwa, bo już minęła 16:30, jeszcze muszę rozstrzygnąć zagadkę tygodnia. Naprawdę dzisiaj jesteśmy w tyle ze wszystkim. A jeszcze mam kolejną zagadkę, no szybko. Jedna osoba, ktoś skojarzył, ktoś wie. Reżyser, nie pokażę, nie wyjmę tej odpowiedzi, zapomnij o tym. Zapomnij o tym. Musi ktoś wygrać, to jest nawet 10 tysięcy. Proszę Państwa, teraz trzeba wysłać SMS. Jedna osoba, 3, 2. Nie pokażę. Może ktoś właśnie teraz wyśle SMS-a. Czy jest jedna osoba, która skojarzyła? 1. Czekamy. Zawód w internecie. In. R. Kto wie? In. No kto tam w internecie pokazuje różne rzeczy, produkty różne? To nie jest jakiś internauta. No nie, nie. To ma specjalną nazwę. To ma specjalną nazwę. Kto wie? Jeden moment. Tak. Chwila prawdy. Chwila prawdy. Kto idzie na całość? Czekam. Jest SMS, jest SMS. Być może kończymy, mam nadzieję, że kończymy. Halo, halo, halo. Witam serdecznie na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak ma pani na imię? Wioleta. Witam pani Wiolu, proszę bardzo. Co to jest w tej kopercie? Jaki zawód? Wydaje mi się, że to influencer. Bardzo dobrze się pani wydaje. Świetnie. Pani Wiolu, influencer, pokazujemy, że to jest w kopercie, niniejszym koperta jest pusta, a pani udzieliła prawidłowej odpowiedzi nam teraz. Pani Wiolu, na tym etapie jest już wygrana nagroda gwarantowana i gramy teraz o więcej. Uwaga, zaczynamy, lecimy z pierwszym pytaniem. Jakim kwiatem opiekował się mały książę? Halo? Jakim kwiatem opiekował się mały książę? Różą. Dobrze. Urodziny obchodzi jubilat czy solenizant? Urodziny? Róża. W telefonie, słuchamy. Urodziny obchodzi jubilat czy solenizant? Jubilat. Dobrze. Rodzina Foresterów to bohaterowie którego serialu? Foresterów? Mody na sukces. Dobrze. W co na końcu bajki Brzechwy... A, czas. Troszeczkę za długo pani odpowiadała, pani Wiolu. Jest nagroda gwarantowana dla pani, tak więc serdecznie pani gratuluję. Skontaktujemy się z panią w krótkim czasie, może jeszcze dzisiaj albo jutro i podamy wtedy dane do wysyłki nagrody. Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi i tym samym, proszę państwa, zostańcie ze mną, bo pora na zagadkę tygodnia. A to ta kawka, ale wy nie uciekajcie na kawkę. Dobrze, reżyserze, mamy tutaj 10 tysięcy w tej zagadce tygodnia, ja bym prosił. Ja wiem, że było 7, reżyserze, wiesz, ale dołóżmy, bo to jest jubileuszowy program. Pół roku jestem z wami. Dobrze, w takim razie, ja sobie tutaj chcę zrobić chwileczkę
nie tyle przerwy, ile chcę uporządkować studio, więc proszę o chwilę właśnie pełnego ekranu. Reżyser czyta w moich myślach dzisiaj. Proszę Państwa, świetnie. 10 tysięcy jest do zabrania. 2 minuty na to, żeby się jeszcze przyjrzeć, żeby się przyglądnąć. Słuchajcie Państwo, czas ruszył. Teraz trzeba podać, który obrazek w sposób drobny, w sposób subtelny różni się od pozostałych. Jeden obrazek jest inny, pozostałych 49 jest dokładnie identycznych. Kto z Państwa jako pierwszy tutaj wypatrzy, to można jeszcze się zakwalifikować do zagadki tygodnia. Aby to zrobić, trzeba wysłać SMS-a o treści znam pod numer 75480. Zostało nam 1,5 minuty, więc niewiele tego czasu. Zwróćcie uwagę na wszystkie detale. Te filiżanki są z pozoru identyczne, ale na pewno na jednym z tych obrazków została wkomponowana drobna, delikatna różnica. Kto z Państwa jako pierwszy wypatrzy, może jeszcze się do zagadki zakwalifikować. Numer zgłoszeniowy do studia jest widoczny w dolnej części ekranu. 75480 o treści znam. Trudna zagadka. Trudna. Bo ja już patrzyłem na tę zagadkę, powiem Wam szczerze, przed. I ona jest trudna, bo ta różnica jest taka podchwytliwa, taka jest nieoczywista. Od A do E, od 1 do 10. Ciekawe, czy ktoś z Was widzi. To trzeba naprawdę się przyznać, bo w tej zagadce będą pojedyncze osoby, które są w stanie to wypatrzeć. Ale powiem tak, jednak 10 tysięcy ciężko spotkać, żeby gdzieś tam sobie szło chodnikiem i tak sobie je zabrać. A tutaj w tej zagadce można wygrać. No ale niestety, zagadka jest dla nielicznych, bo nie każdy zauważy. Od A do E, od 1 do 10, to jest plansza, po której się poruszamy. Zostało nam 30 sekund tego konkursu. Proszę Państwa, tego powiększenia. To może tak, reżyserze, wiesz co, bo tutaj już mało tego czasu, a jeszcze mamy kolejną grę, więc może wróćmy do studia już teraz, wiesz? Już teraz nie czekajmy. Już wróćmy, wiesz? Dlatego, że... mało tego czasu. O! Ja jestem cały czas w studiu, proszę Państwa. Kto potrzebuje, to jeszcze zdąży założyć okularki, rzucić okiem. 5 sekund, 4 sekundy, 3 sekundy, 2 sekundy, 1 sekunda i mamy 0. Słuchajcie Państwo, mam do oddania nawet 10 tysięcy złotych tej osobie, która jest gotowa udzielić odpowiedź w postaci litera, cyfra. Współrzędne, określające położenie obrazka z różnicą. Od A do E, od 1 do 10. W górnej części planszy mamy współrzędne numeryczne. Po lewej stronie planszy mamy współrzędne literowe i Państwa zadaniem jest wskazać, który obrazek się różni. Czekam teraz. To jest szansa dla tych, którzy być może widzieli tę zagadkę i mają już znalezione. Jeżeli nie widzisz, nie pisz, ale ta zagadka, wierzę, że sobie ludzie nie widzą. To jest za małe. A ci mówię poważnie, bo to jest, wiesz, ja już widziałem tę zagadkę, ona jest strasznie trudna, bo to jest takie podchwytliwe. Cholercia, to nie jest tak łatwo znaleźć. Wiecie Państwo, już nie masz szans, żeby to teraz znaleźć. To już nie ma szans. To już jest tylko i wyłącznie czas, żeby podać odpowiedź. Jeżeli tylko masz znalezione, to wysyłaj teraz SMS znam pod numer 75480. Do zdobycia masz nawet 10 tysięcy złotych. Łatwo jest trafić tutaj. Jak słyszycie, dzisiaj rekordowo wiele tych telefonów było w studiu, ale te telefony się pojawiają w momencie, kiedy Państwo wysyłają SMS. I my wtedy możemy oddzwonić. Nie widzą ludzie. To jest za mała różnica. Nie widzą. Daj tu takie pytanie, reżyser. Czy widzisz inny obrazek? Od A do E, od 1 do 10. Jedna osoba. Dobrze, 3 chwilki ode mnie, takie błyskawiczne. Uwaga. Zaraz skończymy tę zagadkę. 3. Szybciej. Litera, cyfra. Tylko tyle będę musiał usłyszeć. To jest trudne. To jest specyficzna zagadka. Tutaj mało kto to zauważy. Ajajaj, to jest naprawdę trudne. 2. Ajajajajaj, ja się boję, że to jest mało widoczne w telewizji. Troszeczkę za dużo tego na ekranie się nam narobiło, reżyser. Jeden moment. Jeszcze dajemy szansę. Kto tu trafia? Uwaga.
Muszę znaleźć, bo ja obiecałem reżyserowi, że znajdę widza do tej zagadki, więc kto się zgłasza? Jeszcze jest szansa, jeszcze czekam w zagadce tygodnia. Nie. Jak to nie? Aja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 j
koniec programu, jak ja jeszcze nie znalazłem widza. Moment, poczekajmy. Poczekajmy jeszcze chwileczkę, może ktoś jednak zauważył. Proszę Państwa, czekam na jeden SMS, bo muszę znikać z anteny, tutaj się okazało. No my też jesteśmy zdziwieni, no ale dzisiaj musimy szybciej się pożegnać. Proszę Państwa, czy ktoś widzi, bo kończę program. 10 błyskawicznych chwili, znikam z anteny. Wszystko co dobre szybko się kończy jednak. Proszę Państwa, kto wie? 9. Jedna osoba jest teraz potrzebna. Ktoś, kto wie, pod którą literą, pod którą cyfrą znajduje się inny obrazek. To jest naprawdę trudne, ale jako, że to jest naprawdę wyjątkowo trudna zagadka, ja mogę oddać 10 tysięcy złotych. 8 chwil. W tej zagadce liczy się naprawdę spostrzegawczość, liczy się czujne oko, liczy się ktoś, kto potrafi patrzeć przenikliwie, patrzeć inaczej niż inni. 7 chwil. Jeżeli masz przenikliwy wzrok, to naprawdę jesteś lepszy od innych, bo większość tego nie zauważy. Większość ludzi popatrzy na zagadkę, spojrzy, zerknie, no takie same filiżanki, co on chce. Ale właśnie, jak tobie się udało ten szczegół znaleźć, jak jesteś osobą spostrzegawczą, to wyślij sobie SMS-a znam pod numer 75480. Masz szansę zarobić nawet 10 tysięcy złotych. Piękny wachlarz kasy na wakacje. Proszę Państwa, litera, cyfra. Tylko tyle jest potrzebne do udzielenia odpowiedzi. Od A do E, od 1 do 10. 6 błyskawicznych chwil i zaraz kończymy cały program. Myślałem, że tylko zagadka, ale cały program. No niestety, nasz czas antenowy jest ograniczony, ale wszystko teraz w Waszych rękach. Numer do studia jest czynny. 75480. W treść trzeba wpisać znam. SMS-a. Nie będą ludzie wiedzieć, dlatego że to jest za mały reżyser, wiesz? Ale to nie widać, bo to nie brakuje ani tego ucha, ani tego talerzyka. To nie brakuje, to jest taka drobna różnica, to nie widać. 5 chwil. Czy ktoś wie? Czy ktoś wie? Proszę Państwa, bo muszę znikać zaraz z anteny. Od A do E, od 1 do 10, spróbuj szczęścia. Jeżeli udało Ci się znaleźć, to właśnie no, jesteś pewnie jedną z nielicznych osób, bo to mało kto zauważy. No, wierzcie mi Państwo, że w takiej zagadce to są pojedyncze osoby, ja się tu już przypnę, bo żeby tak elegancko, jak przyjdzie tutaj zwycięzca, wyślę SMS-a. 4 chwile. Słuchajcie, kto wie od A do E, od 1 do 10, który to jest obrazek teraz? Nie widzą ludzie, wiesz, reżyser, bo to jest za dużo nadziubane. To tak jest nadziubane, tak to narobisz. Wiesz, to małe jest prawdopodobieństwo, żeby ktoś tak przełącza, może ktoś pilotem kanały, nagle trafi tutaj do nas. No bądź ty mądry, pisz tu wiersze, gdzie jest inny obrazek. Jeszcze też podejdę 3 chwile. Nie jest to takie z tych prostych. Tu nic, niczego, to nie jest tak, że gdzieś czegoś brakuje, proszę Państwa. Nikt niczego nie zabrał z żadnego obrazka. Tutaj jest po prostu taka drobna, kosmetyczna różnica. 3 chwile. Słuchajcie Państwo, no to jest zagadka dla osoby cierpliwej, ale ja tutaj nie mam czasu czekać na osobę cierpliwą, no bo kończę cały program, mam 2 chwile. Więc jeżeli nie będzie tego zwycięzcy, to będziemy musieli pokazać, który ten obrazek był inny. Ale nie chcę tego scenariusza, bo ja zawsze jestem po Waszej stronie, dobrze o tym wiecie, panie i panowie. I zawsze chcę, żebyście jednak wygrywali w moim programie. I tak już jest od pół roku. Za te pół roku pięknie Państwu dziękuję. Kto wie? Jedna osoba jest potrzebna, ja nie czekam na tłumy. Od A do E, od 1 do 10. Który to jest obrazek? Która to jest... Nawet nie tyle filiżanka, bo musicie Państwo zwrócić uwagę na całość obrazka. 2 chwile. A już nawet jeden tylko moment, ostatni, dobrze. W takim razie ja się szykuję.
Jeszcze sobie wezmę łyczkę wody, bo za chwilę będziemy tutaj mieć zwycięzcę. Tylko tak naprawdę, to czy będziemy mieć tutaj zwycięzcę, panie i panowie, to nie zależy ode mnie. To nie zależy od reżysera. To zależy tylko i wyłącznie od kogoś z was. Jeżeli jesteś teraz gotowy do udzielenia odpowiedzi, możesz jeszcze wysłać SMS-a. Masz na to jeszcze moment. Numer jest widoczny w dolnej części ekranu. Reżyserze, wyeksponuj. Wyeksponuj, dobrze. 75480, o treści znam. Reżyser eksponuje. Ja wyczekuję. A ty? SMS-ujesz? Nie czekaj. Zgłoś się teraz. Który obrazek jest inny, jeżeli masz dobry wzrok, jeżeli jesteś osobą obdarzoną naprawdę sokolim wzrokiem, spostrzegawczością, to dla ciebie może być 10 tysięcy. Zapraszam. Czekam. Jeszcze moment, reżyser, nie wyświetlaj, no może ktoś zgadnie. Kto z państwa, to jest trudna zagadka, to jest mała różnica. Ajej, tak nadziubiesz. Reżyser, wiesz co, naprawdę to jest za dużo jest tego nadziubane. Mało jest, wiesz, miejsca, mało miejsca zajmuje ten detal. Mamy zero. Ajajajajaj. Reżyser, no nie bądź taki w gorącej wodzie kąpany. Proszę państwa, kto się zgłasza teraz? Kto wysyła SMS-a teraz? Szybciutko. Kończymy konkurs, ale nie tylko konkurs, bo kończymy cały program. Ja nie mogę dać więcej czasu, a obiecałem reżyserowi, że znajdę kogoś z państwa, więc zapraszam teraz. Kto wie? Jak wyślesz SMS-a, możemy właśnie do ciebie oddzwonić i to ty wygrywasz. Masz jeszcze szansę się zgłosić. Szkoda marnować okazję, jeżeli jest szansa. Szkoda tej nagrody, no żal 10 tysięcy. Może jeden SMS dzieli ciebie. Zapraszam. Trudna zagadka, nie masz konkurencji. Naprawdę, ja wiem co mówię. Kochani, ja widziałem zagadek dużo. Ta zagadka jest trudna, bo tu nie brakuje nic. Tam jest tylko tak zmienione. Kto wie? Która litera, która cyfra? Czekam. Nie widzą ludzie. Nie, reżyser, pokaż dokładnie, ile jest do końca, do zejścia z anteny, bo jak nie pokażemy, to wiesz, ludzie nie wiedzą, czy jeszcze ktoś zdąży tu trafić. Łomatko z ojcem, 2.20. To jest niedużo. To jest niedużo czasu do zejścia z anteny. Ale wiecie co? Jak ktoś chce wysłać SMS-a, to jeszcze uda się. To jeszcze się uda. Jak masz znalezione, jak wiesz, gdzie jest ten obrazek, to jeszcze spokojnie wyślesz SMS. Spokojnie, bo to są jeszcze 2 minuty. Uwaga! Ja dyktuję numer SMS-a. Bierzemy komórkę, ta osoba, która widzi. I jest ostatnia prosta w drodze do mistrzostwa. A tym mistrzostwem będzie zdobycie 10 tysięcy złotych w niedzielę 18 czerwca. Program jest nadawany na żywo. Uwaga! 75480 to jest numer. I w treść wpisujesz znam. Zyny, a my. No i czekam, kto wygrywa. Półtorej. Wielkie emocje. Jeżeli ktoś teraz wysyła tego SMS-a, ma szansę wygrać nawet 10 tysięcy złotych. Czekam. Minuta 15. Jeżeli teraz wysyłasz SMS-a, bądź czujny, bądź przygotowany, bo możesz w tym momencie trafić tutaj na antenę. My możemy do ciebie oddzwonić. To jest trudna zagadka. Ale daj sobie szansę. Daj sobie tę szansę. Jeżeli jesteś po drugiej stronie i tak dobrze trafiłeś, możesz teraz przekuć to, że tam jesteś, w 10 tysięcy złotych. I może dzięki mnie, a właśnie nie tyle dzięki mnie, ale dzięki twojej dobrej spostrzegawczości, wyjedziesz gdzieś sobie na wakacje. 40 sekund, czekamy. Nawet 10 tysięcy złotych. Od A do E, od 1 do 10, który obrazek jest inny? Jeżeli teraz wiesz, to teraz wysyłaj SMS. 30 sekund. Walczymy z czasem na tym etapie, nie z zagadką. Jeżeli jest przed telewizorem chociaż jedna osoba, która znalazła, która wie, to teraz jest ten moment.
wysyłaj teraz do mnie SMS-a. Znam pod numer 75480. Ja muszę znaleźć zwycięzcę. Sekundy. Wysyłaj. Musi się udać. Naprawdę musi się udać. Ja gwarantuję, że ktoś z was tutaj trafi. Zapraszam państwa. 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga, mamy 0. Pora na moje ostatnie zdanie. Panie i panowie, moim numerem 1 w Polonii 1 dzisiaj w niedzielę, 18 czerwca, będzie... Pan, pani? Czekam. Nie poddam się, znajdę cię. Wysyłaj teraz SMS-a. Ja nie mam czasu, że kiedyś cię znajdę. Ja muszę cię teraz znaleźć. Wysyłaj. Dopóki mnie widać, bo zaraz mnie nie będzie widać. Uwaga. Ja jestem gotowy. Czekamy. No i się doczekaliśmy. Witam bardzo serdecznie na antenie. Halo, halo. Witam. Witam serdecznie. Dzień dobry. Z kim mam przyjemność? Dzień dobry, Basia. Witam pani Basiu. Proszę uprzejmie, który to obrazek? C jak Celina 6. Sprawdźmy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, pani Basiu. C6. Ja tak zapytam z ciekawości, czy pani się zgłosiła w tygodniu do zagadki tygodnia, czy w niedzielę? Tak, ja i w tygodniu, i dzisiaj. A, no to świetnie, że się udało. Dobrze, pani Basiu, w takim razie jest nagroda gwarantowana, walczymy o więcej. Zaczynamy. Włoszczyzna to zestaw warzyw czy owoców? Warzyw. Dobrze. Jaki był wynik piątkowego meczu Polska-Niemcy? 1-0 dla nas. Dobrze. Na czym Zabłocki zrobił zły interes? Nie dosłyszałam. Na czym Zabłocki zrobił zły interes? Le? Dobrze. Co z angielskiego oznacza dokładna nazwa tańca foxtrot? Oj, tego nie wiem. Foxtrot. Co to może znaczyć ten taniec? Foxtrot. Nie udało się, panie Basiu, bo czas się skończył. Lisi krok. Lisi krok to znaczy foxtrot, ale ja w tym palców nie maczałem. Pani Basiu, jest nagroda gwarantowana dla pani. Bardzo serdecznie pani gratuluję. Dziękuję wszystkim państwu za naprawdę piękny program dzisiejszy. No i mam nadzieję, że widzimy się w komplecie za tydzień. Pamiętajcie o zagadce tygodnia wieczorami. Do zobaczenia. Dziękuję.